Dzień dobry Państwu serdecznie. Mam nadzieję, że mnie widać i słychać. Witam na wykładzie z części szczególnej prawa karnego. Na początek, być może dwa słowa komentarza dotyczące samego wydarzenia. Mam nadzieję, że jestem w tym momencie widzialny i słyszalny. Myślę, że z perspektywy celów naszego dzisiejszego spotkania, lepiej, jeżeli będę przynajmniej dobrze słyszalny, to znaczy mam nadzieję, że ten mój głos jakoś się nierwie. Jakoś się nie zacina. To zawsze jest jakiś problem z internetem, prawda, w tych szczególnych warunkach, w jakich funkcjonujemy, że może to działać nie do końca tak, jakbyśmy sobie to wyobrażali, więc mam nadzieję, że przynajmniej dobrze mnie słychać. Jeżeli nie, to moich partnerów karnistki i karnistów z katedry prawa karnego prosiłbym o jakiś sygnał, gdyby coś było nie tak z transmisją. Z mojej perspektywy, tutaj, studia, wydaje mi się, że wszystko jest w porządku. Dajcie też Państwo znać, jeżeli byście. Z jakiegoś powodu nie odbierali mnie dobrze. Tak jak mówię głównie, mam nadzieję, że niezawodny będzie dźwięk, bo to jest podstawa. Mam nadzieję, że raz Państwa nie zawiedzie i będziemy mogli się płynnie łączyć przez cały czas trwania wykładu. To jest wykład, proszę Państwa, z części szczególnej prawa karnego, prowadzony w Katedrze prawa karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Mam niezwykłą przyjemność spotkać się dzisiaj z Państwem na żywo albo z Państwem, którzy będą odsłuchiwali później tego wykładu zarówno na kanałach Katedry Prawa Karnego, jak i na różnych serwisach, w których udostępniamy podcasty. Bardzo mi miło, że mogę się z Państwem spotkać na tym wykładzie. Ja nazywam się Mikołaj Małecki, pracuję w katedrze prawa karnego, i właśnie w imieniu wszystkich prowadzących ten wykład chciałem Państwa bardzo serdecznie przywitać na wykładzie z części szczególnej prawa karnego. Proszę Państwa, zanim zaczniemy sobie dzisiejsze spotkanie poświęcone przestępstwom przeciwko życiu i zdrowiu, chciałem Państwu powiedzieć dwa słowa takiego może trochę technicznego, organizacyjnego, ale przede wszystkim powiedziałbym raczej koncepcyjnego wprowadzenia do naszego wykładu z części szczególnej prawa karnego. Jak sama nazwa wskazuje, będziemy się tu zajmowali. Problematyką części szczególnej. Znacie Państwo pewnie dobrze, już w miarę dobrze prawo karne, pewne ogólne instytucje prawa karnego, które poznawaliśmy na ogólnym kursie z prawa karnego materialnego. Natomiast tu się będziemy zajmowali wykładnią już specyficznych przepisów typizujących poszczególne przestępstwa. Tym się będziemy szczegółowo zajmowali na tym wykładzie. I w związku z tym również zarówno z. Sposób rozplanowania tej materii, jak i potem sposób sprawdzania ewentualnej wiedzy, umiejętności po zakończeniu tego kursu, będzie dostosowany właśnie do specyfiki materii, z jaką się tu będziemy stykali. Mianowicie, ten wykład został podzielony w ten sposób, że co tydzień będą się z Państwem spotykali różni pracownicy Katedry Prawa Karnego, będą Państwu wykładali właśnie tematykę bardzo różnych przestępstw. Opisanych w części szczególnej kodeksu karnego. Będziemy się na każdym takim spotkaniu tematycznym przyglądali jakiemuś, można powiedzieć tak w uproszczeniu, jakiemuś rozdziałowi kodeksu karnego, który grupuje jakieś specyficznie wyróżnione pod jakimś względem przestępstwa, czyny zabronione, opisane właśnie w danym rozdziale. Kodeksu karnego. I również potem egzamin poświęcony tej problematyce, którą omawiamy, będzie skorelowany z tą koncepcją prowadzenia wykładu. To znaczy, dostaniecie Państwo serię takich pytań otwartych, tak naprawdę pytań w dużej mierze argumentacyjnych, poświęconych przekrojowo różnym zagadnieniom, o, o których sobie będziemy mówili tutaj na żywo w trakcie naszych wykładów. Które będziecie Państwo poznawali również odsłuchując ten wykład na kanałach Katedry Prawa Karnego. Swoją drogą bardzo serdecznie chciałem Państwa zaprosić, żebyście polubili zarówno strony katedry na Facebooku, jak również śledzili nasze kanały na, w innych serwisach, gdzie udostępniamy właśnie treść wykładów. To jest też taki sposób komunikowania się naszego z Państwem. Będziecie na bieżąco mogli dostawać informacje, powiadomienia o nowych treściach, nowych wykładach. Nie tylko pewnie z części szczególnej prawa karnego, ale również z innych przedmiotów dogmatycznych prowadzonych w naszej katedrze. Proszę Państwa, nie przedłużając już dłużej tych takich kwestii wstępnych, bo myślę, że powiedziałem ramowo i ogólnie o tym, co najważniejsze, a więc o pewnej koncepcji wykładu, jeżeli chodzi o takie stricte rzeczy organizacyjne, przejdziemy sobie do omawiania szczegółowych kwestii. To już będzie Merytoryczna część wykładu. To znaczy, ja tak sobie tutaj kątem oka zerkam też na komputer, czy to wszystko sprawnie działa. Więc nie miejcie mi za złe, że nie będę cały czas patrzył Państwu prosto w oczy, w kadr kamery. Ale muszę tutaj też na przykład teraz Państwu wyświetlę slajd i muszę w związku z tym sobie zerkać tutaj również na dół, żeby płynnie mniej więcej przechodzić pomiędzy poszczególnymi slajdami, które będę chciał Państwu też wyświetlać, żeby ten wykład urozmaicić. Proszę państwa, to już jest trochę no może nie trochę, nawet bardzo merytoryczna część naszego spotkania. Zanim sobie przejdziemy do analizy przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu, chciałem państwu też zrobić taki rzut oka z lotu ptaka na pewną metodę, która będzie nam towarzyszyła podczas naszych spotkań. Wierzę, że nie tylko na spotkaniu ze mną, gdy będziemy poznawali sobie przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, ale również w trakcie spotkań z innymi wykładowcami, którzy będą przedstawiali Państwu kolejne tematy. Proszę Państwa, jesteśmy na Uniwersytecie, na uczelni. Będziemy poznawali oczywiście pewne informacje związane z tym, w jaki sposób interpretowane są przepisy kodeksu karnego, w jaki sposób różne zasady wykładni są aplikowane. Do rozstrzygania poszczególnych kwestii dogmatycznych, związanych już ze stosowaniem poszczególnych przepisów typizujących przestępstwa w praktyce, ale ponieważ jesteśmy nauczelni, prowadzimy tutaj namysł również na co dzień, my jako pracownicy naukowi, pewien namysł naukowy nad tą rzeczywistością, z którą my się stykamy, jako właśnie prawnicy naukowcy to znaczy nad pewną rzeczywistością normatywną, nad pewną rzeczywistością konwencjonalną, wykreowaną, w konwencjonalnej procedurze stanowienia prawa, która następnie jest aplikowana w jakiś sposób w ramach stosowania tego prawa w praktyce, między innymi przez sądy. W związku z tym chciałem, żebyście Państwo zwrócili uwagę na dwie rzeczy, które chciałbym, żeby przyświecały temu wykładowi, który będę miał dzisiaj dla Państwa, ale również myślę, jest to jakaś taka dobra metoda, czy dobre podejście nawet bym powiedział, podejście do w ogóle, przedmiotu, do tego, czym się będziemy tu zajmowali, tak w ogóle. Proszę Państwa, te analizy orzecznictwa, analizy literatury, analizy różnych poglądów, które się będą nam przewijały w czasie naszych zajęć, to zawsze pamiętajcie Państwo, że to ma być pewnego rodzaju namysł krytyczny nad tymi rozwiązaniami. To znaczy, jak najbardziej do opanowania pewnej wiedzy z zakresu części szczególnej prawa karnego. Wymagana będzie znajomość pewnych informacji, na przykład jakie interpretacje, znamienia, wiele osób są przyjmowane na gruncie poszczególnych przepisów typizujących. Natomiast nie chciałbym, żebyśmy zatrzymywali się na tym poziomie informacji o przepisach, jak rozstrzygały dane sprawy sądy, jakie poglądy prezentowane są w doktrynie, w komentarzach. To jest oczywiście ważne. Wielokrotnie będę Państwa. Również odsyłał do orzecznictwa i do doktryny, ale właśnie w tej perspektywie nie chciałbym, żeby nasze spotkanie to było streszczanie przepisów, czy streszczanie komentarza, czy streszczanie orzecznictwa, bo właśnie ten rygor pewnego namysłu naukowego wymusza na nas też pewną metodę podejścia do tej rzeczywistości, z którą się stykamy. To ma być metoda krytyczna. To znaczy, chodzi nam o to, żebyście. Żebyśmy sobie wspólnie zadawali to pytanie, czy rzeczywiście jest tak, jak na przykład przyjmowane jest powszechnie w literaturze, czy na przykład rzeczywiście prawidłowo dany sąd rozstrzygnął dany przypadek, stosując przepisy kodeksu karnego w praktyce. I to niezależnie od tego, kto jest autorem danego poglądu, czy pogląd pochodzi od najwyższej instancji sądowej, czy może od sądu rejonowego, chciałbym, żeby to zawsze był taki namysł krytyczny żebyście Państwo zawsze sobie zadali pytanie, czy tak rzeczywiście być musi, czy ta interpretacja, która tu jest zaaplikowana w danym stanie faktycznym, czy to jest rzeczywiście interpretacja, która może się ostać w świetle jakichś reguł, wykładni, które znamy i które też będziemy się uczyli stosować w ramach interpretacji tych przepisów części szczególnej kodeksu karnego. Czyli zderza nam się pewna wiedza teoretyczna, wiedza, Związana również z aplikowaniem przepisów, ale z pewnym namysłem krytycznym, którego też byśmy chcieli od Państwa oczekiwać, żebyście zawsze mieli krytyczne spojrzenie na świat. Zderza nam się coś, co można określić jako pewną, pewna, pewna kwestia ogólna z różnego rodzaju rozstrzygnięciami kazuistycznymi. To od razu muszę powiedzieć, że również naszemu wykładowi towarzyszą ćwiczenia dla tych z Państwa, którzy studiują na Uniwersytecie Jagielońskim. Dedykowane są specjalne ćwiczenia z tej materii, więc tą kazuistyką, czyli interpretowaniem poszczególnych stanów faktycznych i ewentualnie jakimiś kwestiami subsumpcyjnymi, tym się będziecie Państwo zajmować na, na ćwiczeniach z tego przedmiotu. Natomiast, co jest tutaj też istotne, ta materia, z którą tutaj mamy do czynienia, to znaczy. Analizujemy poszczególne przepisy, poszczególne przestępstwa, na przykład, będziemy sobie dzisiaj mówili o zabójstwach, o pomocy w samobójstwie danej osoby, czy na przykład o nieumyślnym spowodowaniu śmierci. Ta kwestia zderzenia pewnej, pewnego namysłu ogólnego i tej kazuistyki, to też polega na tym, że proszę zobaczyć, w procesie stosowania prawa, organ stosujący prawo zawsze jest sfokusowany na rozstrzygnięcie konkretnej sprawy. Nawet jeżeli sporządzane jest uzasadnienie do tego rozstrzygnięcia i tam są wygłaszane jakieś tezy ogólne, to również jest trochę tak, że one zawsze są w jakimś sensie, w jakimś zakresie też dopasowane do realiów sprawy, którą rozstrzyga dany sąd. Po prostu one wygłaszane są po to, żeby sprawiedliwie rozstrzygnąć sprawę i uzasadnić, że ta konkretna sprawa została rozstrzygnięta w sposób słuszny w tej konkretnej sprawie. To czasami jest dla nas, jako osób poznających zagadnienia części ogólnej prawa karnego, to może być informacja myląca. To czasami się tak mówi właśnie, że jeżeli Państwo spotykacie się z jakąś tezą w systemie informacji prawnej, bardzo często jest tak, że tezy są, prawda, wyboldowane, wypunktowane, gdzieś wyrzucone do, na stronę główną, zawsze Państwo sprawdźcie, jakie są realia tej konkretnej sprawy. To znaczy, czy ta teza ogólna. Utrzymuje się w realiach konkretnej sprawy, ale czy przypadkiem nie jest tak, że te realia konkretnej sprawy wymuszają na sądzie wygłoszenie pewnej tezy ogólnej? I to myślę, że się będzie przewijało przez wszystkie tematy, które będziemy sobie analizowali w tym roku akademickim na tym przedmiocie, przez wszystkie jakby spotkania nasze tutaj z częścią szczególną prawa karnego. Chodzi o to, że. Dana teza słuszna w danym stanie faktycznym niekoniecznie musi być tak globalnie prawidłową interpretacją danego przepisu typizującego. Zwróćcie Państwo na to uwagę, żebyśmy właśnie nie wpadli w taką pułapkę, która polega na tym, że no bardzo często na przykład się mówi, a jakąś tam sprawę rozstrzygnął właśnie Sąd Najwyższy, i Sąd Najwyższy na przykład powiedział coś tam o jakimś przepisie typizującym, na przykład powiedział coś o tym, jak rozumieć z nami wielu osób w ramach przepisów kodeksu karnego. No właśnie trzeba zawsze sprawdzić czy ta teza może się ostać ogólnie w sposób generalny, natomiast yy, może być tak, że teza trafna lokalnie niekoniecznie będzie mogła już być zaakceptowana czy bez żadnych zastrzeżeń z wielkim kwantyfikatorem w sposób ogólny. I na końcu jeszcze jeżeli chodzi o metodę naszych spotkań, to na końcu jeszcze pojawia się takie Filozoficzne, bym powiedział, z gruntu rzeczy pytanie, które też Państwo sobie zadawajcie. Gdy będziecie studiować na ćwiczeniach, czy słuchając tego wykładu, czy będziecie zapoznawać się z komentarzem, czy będziecie czytać orzecznictwo, to jest to filozoficzne pytanie: po co? Albo inaczej, można od drugiej strony zadać to pytanie: dlaczego? Dlaczego po co? Chodzi mi o to, żebyście Państwo zawsze w ramach tego namysłu krytycznego, patrząc na przepis, Starali się, uwzględniając tą rzeczywistość konwencjonalną, w jakiej się obracamy, zadać sobie takie pytanie: No ale właściwie po co to jest? Skąd się wzięło to, że dana regulacja wygląda tak, a nie inaczej? Jaki cel przyświeca ustawodawcy? Jaka była sytuacja na przykład społeczna, czy sytuacja na przykład teoretyczna, związana z pewnym, może również i rozwojem nauki prawa karnego, że dane konstrukcje. Dane przepisy, dane przestępstwa zostały wprowadzane, były wprowadzane do kodeksu karnego. Zadawajcie sobie Państwo to pytanie po co, gdy będziecie przyglądać się poszczególnym kwestiom dogmatycznym. Idziemy, proszę Państwa, do przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu. To jest temat, którym dzisiaj się będziemy zajmować. Wyszczególniłem tu Państwu na slajdzie, który widzicie, tak naprawdę przepisy, które będą nas interesowały. Je można sobie podzielić w taki właśnie dość schematyczny sposób na przestępstwa przeciwko życiu, przestępstwa przeciwko zdrowiu. Macie Państwo przepisy, które wskazują właśnie poszczególne typy przestępstw, które należą do tych dwóch grup, dwóch grup właśnie przestępstw. Pewną specyfiką charakteryzują się tak zwane przestępstwa aborcyjne, którym również poświęcimy trochę uwagi. Generalnie zajmujemy się Przepisami od artykułu 148 kodeksu karnego dalej. Yy, będziemy się zajmowali zarówno przestępstwami mówiącymi o spowodowaniu śmierci człowieka, czyli o umyślnym, nieumyślnym powodowaniu śmierci człowieka, o uszczerbkach na zdrowiu będziemy mówili, będziemy sobie analizowali również taki specyficzny typ przestępstwa, jakim jest bójka i pobicie. Również będziemy mówili o pewnych kwestiach związanych z odpowiedzialnością karną za nielegalne przerywanie ciąży. Już w tym momencie chciałem Państwu w ramach może nawet tego pytania trochę po co, albo dlaczego, albo skąd się coś wzięło, albo jaki już tutaj, patrząc na ten podział, mogą się nasuwać pytania. Chciałem Państwu powiedzieć o dwóch rzeczach. Po pierwsze, pierwsza rzecz jest taka, że nasz wykład chciałem zorganizować w ten sposób: te spotkania mówiące właśnie o przestępstwach przeciwko życiu i zdrowiu. Chciałem zorganizować w ten sposób, żeby nie tracić za bardzo czasu na pewne kwestie, które w sposób albo oczywisty wynikają z przepisu, albo można sobie z łatwością doczytać, no po prostu zapoznając się z komentarzem do kodeksu karnego. Więc chciałem po pierwsze zorganizować to nasze spotkanie w taki sposób, że będę Państwu zawsze naświetlał pewne. Kwestie problematyczne, jakie wynikają z interpretacji danego przepisu. Po drugie, będę się Państwu starał pokazać pewne relacje i pewne, jak można by powiedzieć, wnioski generalne, czy pewne problemy generalne, jakie właśnie ilustrują poszczególne rozwiązania zawarte w części szczególnej kodeksu karnego. Czyli to jest, jakby, pierwsza rzecz, że. Zamiast takiego prostego streszczania pewnych test, które mogą być oczywiste, zajmiemy się od razu pewnymi kwestiami problematycznymi, które na gruncie poszczególnych przepisów typizujących mogą się okazywać problematyczne. A druga kwestia jest taka, że bardzo Państwa zachęcam w ramach takiego, bym powiedział, bardzo dokładnego, dogłębnego namysłu i kryminalno-politycznego, ale też i również aksjologicznego. Bardzo Państwa zachęcam do zapoznania się z wykładem z części szczególnej prawa karnego, które prowadził pan profesor Andrzej Sol. Prowadził je w naszej katedrze kilka lat temu. Te wykłady są dostępne na stronie katedry prawa karnego, na stronie internetowej katedry prawa karnego JOT-u. więc bardzo bym Państwa prosił i też zachęcał, żebyście Państwo w ramach właśnie takiego. Bardziej spojrzenia ogólnego, dokładnego na te właśnie takie aksjologiczne racjonalizacje poszczególnych rozwiązań, takie spojrzenie z lotu, ptaka na kwestie, czyli nad. Życiem i zdrowiem, które jest chronione właśnie w ramach przepisów kodeksu karnego, bardzo Państwa do tego zachęcam. Tu Państwu wyszczególniłem dwie kwestie. Zobaczcie Państwo, to nie jest tak, że ten przepis, że ten rozdział mówiący o przestępstwach przeciwko życiu i zdrowiu, że on jest jakoś na pierwszym miejscu w kodeksie karnym. Więc pojawia się oczywiście naturalne pytanie w związku z tym, czy to jest tak, że ustawodawca uznaje, że te przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu to są przepisy, które mówią o jakichś. Drugo-trzeciorzędnych dobrach prawnych, które wymagają ochrony prawnokarnej. Czy rzeczywiście taki wniosek byłby uzasadniony? No, po pierwsze, trzeba zwrócić uwagę na to, że te przepisy typizujące są rozsiane po całym kodeksie karnym, więc również w ramach tych pierwszych rozdziałów kodeksu karnego pojawiają się oczywiście pewne również i przestępstwa związane z ochroną życia i zdrowia, na przykład ludobójstwo albo jakieś zbrodnie wojenne. I masowe mordowanie ludzi w ramach tych zbrodni wojennych, oczywiście to również są przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu. Więc, jak najbardziej, fakt, że o tym dobru prawnym już wyraźnie mówi rozdział kodeksu karnego mówiący właśnie o przestępstwach przeciwko życiu i zdrowiu, i to nie jest pierwszy rozdział w kodeksie karnym mówiący o, tym, o tych chronionych dobrach prawnych, to oczywiście nie oznacza, że jest to jakieś dobro prawne, które można powiedzieć jest drugo czy trzeciorzędne. Życie człowieka jako dobro indywidualne jest uznawane za najcenniejsze dobro prawne, a z perspektywy systemowej też, z perspektywy ochrony, jaką my, obywatele w państwie demokratycznym, powinniśmy, jakie powinniśmy doznawać ze strony instytucji publicznych, to również jest tak, że zawsze, również w sensie konstytucyjnym, ta ochrona dobra prawnego w postaci życia człowieka, Zawsze jakoś powinna przyświecać wszystkim rozwiązaniom szczegółowym, które są związane na przykład nawet z jakimiś kwestiami czysto administracyjnymi, które potem będą nam decydowały o tym, jaki jest na przykład sposób dostępności dla obywatela różnych świadczeń na przykład zdrowotnych związanych z ochroną tego życia i zdrowia. Więc na pewno zepchnięcie życia i zdrowia do któregoś z kolei rozdziału kodeksu karnego nie oznacza, że nie jest to. Najcenniejsze dobro prawne o charakterze indywidualnym, dobro prawne człowieka, które jest chronione również przepisami kodeksu karnego. I zobaczcie, że to jest druga kwestia, o której właśnie chciałem Państwu powiedzieć. Taka być może trochę um, uwspółcześniająca pewien stan rzeczy, zakodowany jeszcze w pewnych przyzwyczajeniach, które również były przenoszone na grunt przepisów kodeksu karnego, które tak, a nie inaczej brzmią na dzień dzisiejszy. Zobaczcie, że. Tytuł rozdziału mówi o przestępstwach przeciwko życiu i zdrowiu. Tu nie jest doprecyzowane, o czyje życie i zdrowie chodzi. Weźmy sobie podstawowy przepis, który każdy zna: zabójstwo z artykułu 148. Kto zabija człowieka, ten podlega karze. Tu jest doprecyzowane, na poziomie konkretnego przepisu typizującego, zostało doprecyzowane, że to przestępstwo. Można popełnić jedynie na człowieku i sprawca podlega odpowiedzialności karnej, jeżeli zabije człowieka. No, gdyby to było oczywiste, że chodzi o życie człowieka, no to wystarczyło napisać, kto zabija, prawda? No i to by nie było wątpliwości wtedy. No nie byłoby w ogóle wątpliwości, jeżeli uznalibyśmy, że rozdział chroni życie i zdrowie człowieka. No to wystarczyło napisać, kto zabija. Nie byłoby no, żadnych problemów, żeby dopowiedzieć sobie na drodze wykładni, że chodzi o zabicie człowieka. To jest trochę tak, że wzgląd właśnie na ten zabieg legislacyjny pokazuje nam, ja bym powiedział, nawet taką, bym powiedział, dalekosiężną wizję prawa jako pewnego systemu, który ma, który ma zabezpieczać różne dobra prawne. Można powiedzieć w tym kontekście, że nie jesteśmy sami na Ziemi. Jako pewne organizmy, które mają jakieś prawa do zamieszkiwania tej ziemi. Więc być może jest tak, oczywiście nie mówię o konkretnych rozwiązaniach typizujących, ale być może jest tak, że myśląc o ochronie życia organizmów zamieszkujących ziemię, nie powinniśmy również w kontekście tego, co nam sugeruje właśnie tutaj kodeks karny, myśleć tylko o takiej właśnie wzmocnionej, radykalnej ochronie życia człowieka, ale również o ochronie pewnych innych organizmów, szczególnie na przykład tych najbardziej podobnych do człowieka ssaków naczelnych, ale również innych organizmów, które odczuwają ból, cierpienie, są w stanie nawet w mechanizmach pamięci jakoś przypominać sobie traumę, jakiej doznały na przykład również ze strony człowieka. To jest tak, że ustawodawca tutaj tak trochę przyznaje, że chronimy w sposób szczególny człowieka, ale system prawny wymaga jednak ochrony dóbr prawnych również innych organizmów zamieszkujących obok nas naszą planetę. A teraz przechodzimy, proszę Państwa, do przyjrzenia się poszczególnym rozwiązaniom zawartym w kodeksie karnym. I będziemy szli no to jest najprostsza metoda będziemy szli w sposób chronologiczny, czy uporządkowany, wyznaczony, wytyczony przepisami kodeksu karnego. Dla Państwa też to będzie wygoda, jeżeli Państwo słuchacie naszego kursu w ramach studiów na Uniwersytecie Jagiellońskim czy w ramach studiów, w których poznajecie prawo karne, jak najbardziej możecie sobie otworzyć w tym momencie kodeks karny, śledzić wraz ze mną poszczególne zagadnienia dogmatyczne, przeglądając jak najbardziej na bieżąco treść kodeksu karnego. Zawsze było tak, że na wykład stacjonarny, który się odbywał na uczelni Prosiliśmy Państwa o przynoszenie ze sobą kodeksów karnych, czy to w formie książeczki drukowanej, czy to w formie elektronicznej, ale zawsze, gdybyście Państwo słuchając tego wykładu, oczywiście, jeżeli macie możliwość, zawsze do niego wróćcie sobie, może drugi, może trzeci raz, właśnie przeglądając jednocześnie kodeks karny, żebyście wiedzieli, mieli przed oczami te przepisy. Proszę Państwa, zabicie człowieka. To jest problematyka, która jest rozczłonkowana na kilka różnych przepisów kodeksu karnego. Wyróżniamy i typ podstawowy zabójstwa w artykule 148 paragraf 1, i typy kwalifikowane. One są zgrupowane zarówno w artykule 148 paragraf 2 i 3, jak również rozsiane po innych rozdziałach kodeksu karnego. Również kodeks karny zawiera, zawiera kilka typów uprzywilejowanych zabójstwa, więc to w sumie jest dla Państwa też taka dobra okazja, żeby sobie przypomnieć. Różnego rodzaju zagadnienia, również z części ogólnej, prawda, przypomnieć sobie, w jaki, w jaki sposób należy rozstrzygać różnego rodzaju kwestie relacji tych poszczególnych rozwiązań o charakterze podstawowym czy zmodyfikowanym, na przykład jeżeli chodzi o problematykę zbiegów przepisów. Tu bym chciał Państwu zwrócić uwagę na jedną właśnie tą ogólną rzecz, która od razu się rzuca w oczy, no bo to jest takie pytanie, czy nie można było po prostu napisać w kodeksie karnym, kto zabija człowieka, podlega karze. Byłaby sankcja przewidziana za zabójstwo, no i no chyba jest tak, że racjonalnie działający organ procesowy jest w stanie dostosować do realiów konkretnej sytuacji karę, jaka powinna zostać wymierzona konkretnemu sprawcy. O co mi chodzi? Zobaczcie Państwo: bardzo dużo typów kwalifikowanych zabójstwa, szczególnie zgrupowanych w paragrafie drugim, w artykule 148. Mamy cztery paragrafy, a jakby tak się dobrze przyjrzeć, za chwilę to będzie mamy cztery punkty, przepraszam, w paragrafie drugim, jakby tak się dobrze przyjrzeć, to one również się wewnętrznie rozczłonkowują na różnego rodzaju alternatywy, czyli można powiedzieć, że mamy dużo kwalifikowanych typów zabójstwa, różniących się od typu podstawowego tym, że za przestępstwo zabójstwa w typie podstawowym grozi kara pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat ośmiu zgodnie z widełkami, prawda, ustawowymi do lat 15, 25 lat, albo dożywotnie pozbawienie wolności. Różnica przy typach kwalifikowanych polega na tym, że podniesiona jest dolna granica zagrożenia ustawowego do lat 12. Tu sobie to filozoficzne pytanie zadajmy. Po co są te typy kwalifikowane? To znaczy, yy, jaka, yy, jaka intencja czy jaka, yy, jakie założenia, powiedzmy, związane z systemem prawnym czy jakie inne argumenty decydują o tym, że ustawodawca wyróżnia taką wielość typów kwalifikowanych, akurat przy przestępstwie zabójstwa? Będziecie Państwo omawiali za jakiś czas, na przykład, problematykę przestępstw przeciwko wolności seksualnej, przestępstw przeciwko na przykład wolności seksualnej człowieka, i to przestępstwo takie klasyczne, tutaj polega na zgwałceniu drugiej osoby. Tam również są. Stypizowane w kodeksie karnym różne typy kwalifikowane zabójstwa, a też znacie Państwo być może historię legislacyjną ostatnich nowelizacji kodeksu karnego, ostatnich mam na myśli ostatnie półtora roku, dwa lata, też ustawodawca miał tendencję do tego, żeby wprowadzać do tego kodeksu karnego kolejne typy kwalifikowane, dalsze typy kwalifikowane. To jest coś, nad czym, proszę Państwa, warto by się pochylić. Zastanówcie się nad tym, w ramach takiej no własnej analizy też może wrócić do tego problemu na ćwiczeniach, jaki jest sens, jakie jest uzasadnienie merytoryczne tego, że takie typy kwalifikowane się w kodeksie karnym pojawiają i czasami pojawiają się w kodeksie karnym liczne typy kwalifikowane. Zobaczcie Państwo, że tak naprawdę ostatecznie o tym, czy w danej sprawie zostanie zastosowany typ kwalifikowany czy podstawowy. To jest w gruncie rzeczy pozostawione do uznania sędziemu, który rozstrzyga tą sprawę. Bo to nie jest tak, że rezygnacja z kwalifikacji zachowania jako typu kwalifikowanego zabójstwa oznacza bezkarność tego sprawcy. Zawsze gdzieś tam na spodzie mamy ten ogólny przepis mówiący o zabijaniu człowieka. Pomyślcie Państwo, zastanówcie się, w jakich sytuacjach, Wprowadzanie do kodeksu karnego typów kwalifikowanych może mieć uzasadnienie merytoryczne, w jakich sytuacjach, szczególnie jeżeli obserwuje się historię legislacyjną danych rozwiązań, nie ma to nic wspólnego z rzetelną legislacją, a raczej raczej jest jakąś tendencją, czy wyrazem jakiejś tendencji zmierzającej do tego, żeby zmienić coś w kodeksie karnym, bo, bo trzeba coś zmienić, albo na przykład przeforsować jakieś Jakieś zmiany po to, żeby można było je przedstawiać jako skuteczniejszą walkę z przestępczością. Nie ma chyba takich badań empirycznych, które by dowodziły, że akurat wprowadzenie typu kwalifikowanego danego przestępstwa, no, jeżeli mamy na przykład, jeżeli mówimy o sytuacji zabójstwa, i tak zagrożonego wysoką karą, bo we wszystkich tych sytuacjach i w typie podstawowym, i w typie kwalifikowanym sąd może wymierzyć sprawcy dożywotnie pozbawienie wolności, to, że. Wprowadzimy nowy typ kwalifikowany z tej perspektywy ochronnej. Raczej nie polepsza naszego bezpieczeństwa jako bezpieczeństwa obywateli, którzy oczywiście mają słuszną obawę, że czasami mogą stać się właśnie ofiarami jakiegoś przestępstwa skierowanego przeciwko ich życiu i zdrowiu. To jest zadanie dla Państwa: pomyślcie o tym, żebyśmy, widząc tą konstrukcję zabójstwa stypizowanego jako przestępstwo w typie podstawowym, jednocześnie widzieli, że obok nagle nam wypączkowało wiele typów kwalifikowanych, warto się zastanowić, do czego służą te przepisy. A żeby to ocenić, no to przyjrzyjmy się pokrótce poszczególnym znamionom kwalifikującym i może odpowiedź na to pytanie stanie się łatwiejsza właśnie wtedy, gdy prześledzimy sobie, na czym te typy kwalifikowane polegają. Weźmy sobie artykuł 148, paragraf 2, punkt 1, zabicie człowieka ze szczególnym okrucieństwem. To jest truizm, jeżeli powiemy sobie, że każde zabójstwo jest czynem okrutnym, więc zobaczcie, jest ta klauzula jakoś szczególnie kwalifikująca ten czyn. No, każde zabójstwo jest czynem okrutnym, to musi chodzić o jakieś szczególne okrucieństwo, ale znowu znam szczególne okrucieństwo, jest to znamie nieostre, jest to znamie ocenne. W takich sytuacjach można by sobie e, powiedzieć, jeżeli ustawodawca posługuje się. I to znowu jest pewna refleksja ogólna, która może się Państwu przydać również w innych miejscach analizy, w innych momentach analizy karnistycznej. Jeżeli ustawodawca posługuje się takim znamieniem nieostrym, bardzo ogólnym, no to przecież tak naprawdę ustawodawca w żaden sposób nie zakreśla nam wyraźnie granic kryminalizacji tego zachowania. W sensie, że dane zachowanie wpada i ex Anto o tym wiemy, że ono będzie wpadało właśnie w kwalifikowany typ zabójstwa. Pewnie wyobrazimy sobie sytuacje ewidentne w jedną stronę i ewidentne w drugą stronę, to znaczy coś, co Czego nie uznalibyśmy za zabójstwo, za zabójstwo typu kwalifikowanego ze szczególnym okrucieństwem. Jakiś typ zachowania, który będzie na pewno zabójstwem ze szczególnym okrucieństwem ktoś na przykład torturuje swoją ofiarę, znęca się nad nią, zadaje tą śmierć w sposób bardzo dla niej bolesny, przed pozbawieniem jej życia. Ale te sytuacje wątpliwe one zawsze i tak należą do oceny sędziowskiej. Na końcu to właśnie przedstawiciel władzy sądowniczej. Tak naprawdę jego decyzją o kwalifikacji prawnej przesądza, czy to konkretne zachowanie powinno być uznane za zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem, czy nie. Posłużenie się przez ustawodawcę takimi znamionami ocennymi, a tych znamion jest w kodeksie karnym całe mnóstwo. Będziecie Państwo mówić na przykład o znamieniu wiele osób. Już nam się ono przewinęło w poprzednich częściach tego wykładu, albo na przykład inny podobnie niebezpieczny przedmiot. Albo na przykład treść pornograficzna. To wszystko są do pewnego stopnia znamiona mniej lub bardziej nieostre użycie ich przez ustawodawcę można powiedzieć, że jest wyrazem czegoś głębszego czegoś co byśmy powiedzieli, że jest pewną cechą systemu prawnego, który rządzi się zasadą trójpodziału władz, które mają ze sobą współdziałać. To współdziałanie władzy ustawodawczej z władzą sądowniczą w tym właśnie przypadku polega na tym, że mamy Przepis typu podstawowego, który mówi nam o tym, że to bezprawne zachowanie jest karalne jako zabójstwo typu ogólnego, ale właśnie jest przekazanie ze strony ustawodawcy kompetencji dla władzy sądowniczej, żeby ten konkretny przypadek w realiach konkretnej sprawy rozstrzygnąć, właśnie i zakwalifikować jakoś to konkretne zachowanie już zgodnie z decyzją sędziego, tak naprawdę o losie konkretnego sprawcy. Więc użycie przez ustawodawcę takich właśnie. Wybitnie nieostrych znamion nie musi oznaczać, że naruszona jest zasada określoności znamion czynu zabronionego pod groźbą kary. Szczególnie jeżeli mówimy o typie kwalifikowanym, trochę inaczej pewnie musielibyśmy wartościować tą sytuację, gdy mówilibyśmy o typach podstawowych, gdy ta kwalifikacja prawna będzie przesądzała o karalności albo o bezkarności zachowania w wielu przypadkach. Tutaj, gdy mamy znamienniostro na poziomie typu kwalifikowanego, można powiedzieć, że, można powiedzieć, że tego typu rozwiązania niekoniecznie kłócą się z zasadą, zasadą dostatecznej określoności znamion czynu zabronionego. Kolejna rzecz, którą można by powiedzieć sobie, jeżeli chodzi o wykładnię znamion, znamienia szczególnego okrucieństwa, już taka bardzo związana z zastosowaniem przepisów w praktyce, to szczególne okrucieństwo ma. Towarzyszyć zabijaniu człowieka. Tak naprawdę każde z tych znamion kwalifikujących, o których będziemy sobie mówili później, to jest sytuacja, która opisuje jakoś to za, zabijanie człowieka, tą czynność sprawczą właściwą dla tego typu przestępstwa. Czyli y, maltretowanie zwłok ofiary przez sprawcę, tak zwane nadzabijanie człowieka, robienie czegoś z tymi zwłokami po spowodowaniu śmierci człowieka to nie będzie zabijanie człowieka ze szczególnym okrucieństwem. No bo właśnie ustawodawca, ustawa mówi, kto zabija człowieka ze szczególnym okrucieństwem, a nie kto w sposób szczególnie okrutny zachowuje się wobec człowieka, który już jest pozbawiony życia. Tu mamy kazus no dość znany, Kajetana P., który zamordował nauczycielkę języka angielskiego i sytuacja polegała na tym, że po spowodowaniu śmierci tej ofiary, dodatkowo ciało ofiary zostało rozczłonkowane, i sprawca w jakiś sposób starał się w jakichś workach, już nie pamiętam dokładnie jak to technicznie się odbyło, po prostu starał się jakoś pozbyć tych zwłok z mieszkania, w którym dokonała się zbrodnia. Jeżeli zabijaniu ofiary nie towarzyszyły właśnie te dodatkowe elementy, które nie były konieczne do samego pozbawienia jej życia, tylko właśnie to było intensyfikowanie cierpienia, przedłużanie tego cierpienia, albo zadanie tej śmierci w bardzo okrutny sposób, na zasadzie mechanizmu biologicznego powodowania śmierci, na przykład za taki sposób uznaje się podpalenie człowieka i człowiek ginie w wyniku podpalenia. Jeżeli temu zabijaniu nie towarzyszy szczególne okrucieństwo, to zachowanie sprawcy po spowodowaniu śmierci człowieka, nie może być już uznane za zabijanie ze szczególnym okrucieństwem, a również byśmy powiedzieli, że zachowanie sprawcy na człowieku jeszcze żyjącym, ale nie dodające człowiekowi, który na przykład już świadomie nie odbiera tego cierpienia w taki sposób, że on bardziej, bardziej cierpi jako osoba ludzka, to również nie może być uznane za zabijanie człowieka ze szczególnym okrucieństwem. Nie jest tu penalizowana jakaś taka symbolika, Związana z tym, że no nie godzi się rozczłonkowywać zwłok ludzkich. Od tego typu zachowania jest osobny przepis kodeksu karnego mówiący o znieważeniu zwłok człowieka, i sprawca mógłby na zasadzie odrębnego przestępstwa podlegać odpowiedzialności karnej również za to przestępstwo. Ten przepis na pewno nie chroni takiego właśnie nadzabijania, a szczególne okrucieństwo powinno towarzyszyć sprawcy w czasie zadawania cierpienia ofierze. I tu również może ciekawa rzecz, mianowicie dotycząca strony podmiotowej. No, wiecie Państwo, że zabójstwo może być popełnione tylko umyślnie. Natomiast pojawia się pytanie, czy nie jest czasami dopuszczalna taka sytuacja, że w zakresie samego powodowania śmierci sprawca jak najbardziej będzie działał intencjonalnie i będzie działał z zamiarem bezpośrednim, natomiast nie będziemy już musieli wymagać tego zamiaru bezpośredniego, gdy będziemy sobie analizować, w jaki sposób zostało wyczerpane znamie. To kwalifikujące, i tu też pewna uwaga ogólna, do której wygłoszenia akurat ten przypadek daje nam okazję. Też zdarzyła się taka sytuacja, może nawet dojdziemy do niej na ćwiczeniach, przeanalizujemy sobie taki stan faktyczny. Mianowicie, to jest kazus takiego, powiedziałbym, nieumiejętnego zabicia człowieka. Była jakaś grupa przestępcza, były jakieś porachunki w ramach tej grupy przestępczej. Panowie postanowili pozbyć się wspólnika, tylko że oni jakby no za bardzo nie potrafili go zabić od razu. I chodziło o to, już teraz ta sekwencja wydarzeń znowu umknęła mi z pamięci. Była jakaś próba uduszenia tej osoby, potem przywiązali go sznurem, wlekli go za samochodem, też przeżył to zachowanie, wbili mu nóż. Przeżył to jeszcze, no to na końcu wykopali mu grób w lesie, wrzucili go jeszcze żyjącego, cierpiącego, polali go benzyną, podpalili i zakopali. Dopiero wtedy ten człowiek umarł. Może być tak, że to szczególne okrucieństwo objęte będzie zamiarem wynikowym. To znaczy, cel zabicia człowieka i chęć zabicia człowieka. Nie implikuje w taki naturalny sposób tego, że wszystkie znamiona nagle tego zabójstwa objęte są zamiarem bezpośrednim. Ja bym tutaj dopuścił taki miks zamiarów, polegający na tym, że jednak w pewnych sytuacjach to szczególne okrucieństwo nie musi być wynikiem jakiegoś intencjonalnego działania sprawcy. To może być sytuacja, w której ja przewiduję oczywiście to ryzyko, że, sprawca będzie, że ofiara będzie cierpiała przed śmiercią, ale. W zakresie tego znamienia kwalifikującego dopuściłbym możliwość przyjęcia zamiaru wynikowego. Oczywiście kwalifikacja prawna w takiej sytuacji i tak się nie zmieni, ponieważ w całości będzie to tak czy inaczej zabijanie człowieka umyślne. Z artykułu 148, paragraf 2, w tym przypadku punkt 1 kodeksu karnego. Proszę Państwa, idziemy dalej. Kolejną kanwą do bardzo interesujących rozważań, również o charakterze ogólnym, jest punkt drugi. Typ kwalifikowany, byśmy powiedzieli raczej zestaw typów kwalifikowanych, mówiących o zabiciu człowieka w związku z wzięciem zakładnika, zgwałceniem albo rozbojem. Zobaczcie Państwo, mamy w tym przepisie odesłanie nazwowe. Można powiedzieć nawet nazwowo-opisowe. Ustawodawca nie posłużył się wyliczeniem konkretnych przepisów, nie napisał w związku z czynem zabronionym. Opisanym w artykule 252, 197 i 280 kodeksu karnego, tylko nam to opisał, posługując się nazwami. Zazwyczaj jest tak, i to generalnie jest zasada polskiego systemu prawa karnego, że przestępstwa nie są w kodeksie karnym nazywane. To jest kwestia interpretacji, czy my nazywamy przestępstwo na przykład z artykułu 280 kodeksu karnego rozbojem, a na przykład już przestępstwo z artykułu 281 kodeksu karnego nie nazywamy rozbojem. Nie ma takiej techniki legislacyjnej, która mówi, że po artykule oznaczającym dany przepis zamieszczana jest nazwa danego przestępstwa. I tutaj też mam do Państwa małą taką wskazówkę praktyczną, bo czasami można wpaść w pułapkę i już byłem nawet świadkiem, jak ktoś wpadł w tą pułapkę, Otóż jeżeli bierzecie do ręki kodeks karny, nie chcę tutaj robić kryptoreklamy, więc pokażę bez okładki, tak? Bierzecie do ręki kodeks karny i sobie otwieracie jakiś przepis i macie nad przepisem jakimś nawiasie kwadratowym albo wyboldowane jakieś tutaj jakieś takie hasło, które nam jakoś nazywa to przestępstwo opisane w części szczególnej kodeksu karnego. Oczywiście to jest dodatek wydawcy tego kodeksu na stronie internetowej ta informacja w nawiasie przy przepisie, to też jest dodatek od wydawcy, to nie jest treść aktu normatywnego, więc to nie jest w ogóle wiążące to, co wydaw... nie jest to wiążące prawnie, co wydawca sobie napisał w tym nawiasie, więc nie wpadnijcie Państwo w pułapkę, jeżeli na przykład przy jakimś przepisie jest napisane wina umyślna, prawda? No w tą pułapkę wpaść nie można, ale też nie wpadnijcie w pułapkę, jak na przykład yy, dany wydawca nazwie sobie jakoś to przestępstwo, to oczywiście nie przesądza, że. To przestępstwo jest tak nazwane w sensie normatywnym, bo generalna zasada jest taka, że ustawodawca polski nie nazywa sobie przestępstw. No i stąd pojawia się, no już widzicie Państwo do czego chyba zmierzam, pojawia się problem wykładni. To znaczy, w której sytuacji to zabójstwo będzie zabójstwem typu kwalifikowanego, bo wiąże się z wzięciem zakładnika, z gwałceniem albo rozbojem. To jest problem właśnie określoności tego typu kwalifikowanego. Weźmy sobie dla przykładu to sformułowanie w związku ze zgwałceniem. Nie ma w kodeksie karnym definicji legalnej zgwałcenia, ani wzięcia zakładnika, ani rozboju. To zawsze jest efekt wykładni. Powszechna wykładnia byłaby taka, jak tu zaznaczyłem na slajdzie, czyli że mamy odesłanie takie nazwowe do typu czynu zabronionego. Zgrupowanych w artykule 252, 197 i 280. Jeżeli chodzi o zgwałcenie, mówimy o przestępstwie z artykułu 197, a więc zabicie człowieka w związku ze zgwałceniem, czyli z czynem zabronionym opisanym w artykule 197, to będzie zabójstwo typu kwalifikowanego. Tutaj, to co powiedziałem na początku, otwiera się dla Państwa przestrzeń do analizy. Czy tak rzeczywiście jest, czy tak być powinno? Dojdziecie Państwo w pewnym momencie do analizy przestępstw przeciwko wolności seksualnej. Przypomnijcie sobie tam Państwo to zagadnienie, że o zgwałceniu jest mowa w artykule 148. I zabicie człowieka w związku ze zgwałceniem to jest typ kwalifikowany zabójstwa. Sprawca ma surowszą karę, która mu grozi w dolnych granicach ustawowego zagrożenia. Czy rzeczywiście jest tak, że typ czynu zabronionego z artykułu 197 to jest zgwałcenie, a już na przykład wykorzystanie bezradności innej osoby i doprowadzenie jej do obcowania płciowego, na przykład osoby niepełnosprawnej na wózku inwalidzkim, która nie może zaprotestować, wykorzystanie bezradności tej osoby z artykułu 198 to już nie jest zgwałcenie, bo się powszechnie przyjęło, że za zgwałcenie ustawodawca uznaje nieustawodawca. Interpretatorzy powszechnie uznali czyn zabroniony z artykułu 197 kodeksu karnego. Ja uważam i patrząc na pewne względy, nie tylko ochronne związane ze specyfiką dobra prawnego, ale też na pewne względy konstrukcyjne, ja uważam, że to zabójstwo w związku ze zgwałceniem to jest zabójstwo dotyczące wszystkich typów napaści seksualnej. O których mowa w artykule 197, 198 i 199 kodeksu karnego. Bo wszystkie typy zachowania, zgrupowane w tych trzech jednostkach redakcyjnych, tam są jeszcze paragrafy po drodze, one u podstaw mają coś takiego, że bez zgody drugiej osoby, wyrażonej dobrowolnie, w warunkach nieskrępowanego wyboru, w tym naszym kręgu cywilizacyjnym, w taki sposób, jaki, jaki wiązalibyśmy do wiążącej prawnie zgody na obcowanie płciowe z drugą osobą, bez tej zgody, a nawet wbrew tej zgodzie, jest po prostu przełamana wola ofiary. I to nieważne, czy stosujemy w tej sytuacji przemoc fizyczną, czyli mówimy w tej sytuacji o klasycznym zgwałceniu z artykułu 197 paragraf 1, czy wykorzystujemy to, że ofiara nie może zaprotestować, bo na przykład leży w stanie upojenia alkoholowego, no i nie może świadomie i dobrowolnie wyrazić żadnej zgody na obcowanie płciowe, czy też na przykład wykorzystujemy krytyczne położenie innej osoby, że ona podejmuje decyzję o tym kontakcie seksualnym, yy, będąc przymuszona na przykład yy, brakiem środków na utrzymanie, yy, we wszystkich tych sytuacjach możemy mówić albo o przemocy fizycznej, albo o pewnym typie przemocy psychicznej i raczej byśmy w pewnej praktyce życia Uznawali, że to są porównywalne ataki na dobro prawne. Rozróżnienie ma raczej charakter klasyfikacyjny, być może również związany z pewną społeczną szkodliwością, ze stopniem wolności tej osoby, która jest pokrzywdzoną tym przestępstwem. Natomiast dla samego bytu zgwałcenia, jako pewnego pojęcia opisującego ten typ zachowania człowieka, w perspektywie też celów kryminalizacyjnych związanych z Zabójstwem, o którym teraz mówimy, uważam, że wszystkie te trzy artykuły grupujące różne typy zgwałcenia powinny być brane pod uwagę jako właśnie przejawy zgwałcenia w rozumieniu artykułu 148. I niczego nie dodaje ani nie zmienia w tej sytuacji fakt, że w artykule 197 paragraf 3 mowa jest o typach kwalifikowanych właśnie zgwałcenia. Tam też ustawodawca posłużył się określeniem zgwałcenie. To jest kwestia już innego typu. Czy typy kwalifikowane zgwałcenia z artykułu 197, paragraf 3, odnoszą się również do 198 i 199? Pewnie nie, bo systematyka zastosowana przez ustawodawcę pokazuje nam, że objęte są tym yy, yy, zakresem związania kwantyfika, kwantyfikatorem kwalifikującym tylko typy czynu zabronionego z artykułu 197 ale interpretacja artykułu 197, paragraf 3 użytego tam słówka zgwałcenie akurat dla rozstrzygnięcia sprawy, czy zgwałceniem jest tylko czyn zabroniony z artykułu 197, czy też są, są nim wszystkie formy takiej właśnie dobrowolnej napaści na seksualnej, na inną osobę. To są dwie niezależne od siebie kwestie i powinniśmy je właśnie rozstrzygać w sposób e, autonomiczny. To ma też bardzo ważną funkcję komunikacyjną. Ostatnie zdanie dotyczące tego typu czynu zabronionego. Bardzo ważna funkcja komunikacyjna, właśnie związana z tym, może jednak określenie danego zachowania mianem zgwałcenia. w jakiś sposób też nam oddaje rzeczywistość i to co się stało. Był ostatnio KazuS zresztą pisałem też o tym w internecie. KazuS, że sąd zamienił, zmienił kwalifikację prawną. Są sytuacje, w których sąd oczywiście może i nawet musi to zrobić. Z artykułu 197 na 198. No i komentowane to było w ten sposób, że nagle się okazało, że ci sprawcy, którzy doprowadzili do obcowania płciowego osobę bezradną, która nie mogła protestować, albo na przykład z jakiegoś powodu też nie była w stanie świadomie odbierać rzeczywistości i w tej sytuacji protestować, no sąd uznał, że to nie jest zgwałcenie, bo ofiara nie krzyczała. No, w sensie prawnym przypisanie komuś, właśnie przy tej interpretacji, Czynu zabronionego z artykułu 198 to nie jest zgwałcenie, bo taka nazwa została ukuta dla czynu zabronionego z artykułu 197. Ale Państwa zachęcam do namysłu nad, yy, nad zagadnieniem, czy rzeczywiście w taki właśnie sposób powinniśmy podchodzić do interpretacji pojęcia zgwałcenie, pojęcia języka w mojej ocenie prawnego na gruncie kodeksu karnego. Proszę Państwa, idziemy dalej, bo drugim, drugą cechą tego przestępstwa jest ten specyficzny związek. Zobaczcie, w związku z wzięciem zakładnika, z gwałceniem albo rozbojem. I tutaj jest bardzo ważna informacja, żebyście Państwo nie skojarzyli sobie, znowu mówię o pewnej powszechnie przyjętej interpretacji, związku tego, tej sytuacji jako jakiegoś związku jednoczynowego w rozumieniu artykułu 11 kodeksu karnego. To nie musi być związek decydujący o tym samym czynie, czyli sprawca nie musi tym samym czynem dopuścić się rozboju i, na przykład, w ramach przemocy zabić swoją ofiarę, którą właśnie okrada. Ten związek jest rozumiany szeroko: związek przedmiotowy, podmiotowy, funkcjonalny, niekoniecznie czasowy. Nie musi być tego samego czynu w rozumieniu artykułu 11, nie musi być nawet tożsamości sprawcy, za chwilę rozwinę Państwu kazusy i nie musi być nawet tożsamości ofiary. Ten związek rozumiemy bardzo szeroko. W związku z tym oczywiście pojawia się kolejne pytanie, do którego za chwilę przejdziemy. Jakie są granice rozumienia tego właśnie pojęcia związku rozboju z tym zabójstwem, które jest dokonywane właśnie w związku z tym rozbojem albo tym zabójstwem, które jest dokonywane właśnie ze zgwałceniem, ale ta wyliczanka, o której sobie tutaj mówimy, od razu nam, e, nam e, znowu ujawnia pewne pytanie i pewną wątpliwość. E, muszę się Państwu przyznać, że ja nie jestem w stanie zrozumieć, dlaczego nie jest typem kwalifikowanym zabójstwa zabójstwo w związku z zabójstwem. No bo pytanie jest takie: jakie kryterium, jakie, z jaką selekcję przeprowadził ustawodawca, że nam stypizował właśnie w tym przepisie, o którym mówimy, zabójstwo w związku z wzięciem zakładnika z gwałceniem albo rozbojem? Dlaczego akurat te trzy specyficzne sytuacje, a nie ma tu, na przykład, zabójstwa w związku z zabójstwem? Zobaczcie Państwo, każda z tych trzech rzeczy, wzięcie zakładnika, zgwałcenie, rozbój, ona nie mówi o ataku na życie człowieka. No, weźmy sobie rozbój. To jest atak związany na przykład z zastosowaniem przemocy, czyli atak na nietykalność cielesną, i następnie sprawca zabiera cudzą rzecz ruchomą. Atak na mienie i na nietykalność cielesną. Jeżeli dokonuje zabójstwa w związku z tym rozbojem. To zabójstwo zdaniem ustawodawcy jest typem kwalifikowanym. Od razu abstrakcyjnie rzecz biorąc, już ustawodawca uznaje, że powinno być karane surowi. No ale czy nie powinno być karane surowi zabicie człowieka w związku z zabójstwem No, dobroprawne w postaci życia, jakby w, które zostało naruszone w ramach tamtego właśnie zabójstwa innego. No, jest nieporównywalnie większe niż nietykalność cielesna imienie drugiej osoby. Mimo to rozbój znalazł się w wyliczance, a zabójstwo się w wyliczance nie znalazło. Więc jest to dla Państwa też zagadka. Dla mnie jest to też zagadka, dlaczego ustawodawca w tej sytuacji nie zdecydował się na stypizowanie w tym właśnie przepisie kwalifikującym również zabójstwa w związku z innym zabójstwem. Tu Państwu dałem taką adnotację, a może chodzi o związek jednoczynowy. Nawet myślałem, żeby jakiś artykuł naukowy na ten temat napisać. Zobaczcie, gdybyśmy założyli, że ten związek zabójstwa z wzięciem zakładnika, z gwałceniem albo rozbojem to musi być związek jednoczynowy, że to tym samym czynem ma się stać, no to nam się klarownie wyjaśnia, dlaczego nie ma tutaj zabójstwa w związku z zabójstwem. Byłoby to bez sensu, byłoby to redundantne, ponieważ mamy osobny przepis mówiący o tym, że ktoś tym samym czynem zabija co najmniej dwie osoby, więcej niż jedną osobę. Więc jest osobny typ kwalifikowany zabójstwa mówiący o zabiciu naraz dwóch osób. Więc zabicie człowieka tym samym czynem w związku z zabójstwem drugiej osoby to jest osobny typ kwalifikowany. Wtedy by to było logiczne. Dlaczego tu nie jest wpisane zabójstwo? No bo to jest osobny przepis. Ale no to by oznaczało, że błędnie na początku założyliśmy, że tu chodzi o związek szeroko rozumiany. Jak chodzi o związek szeroko rozumiany, a nie związek jednoczynowy, tego pominięcia, w pewnym sensie, tego pominięcia ustawodawcy, który nam tutaj o zabójstwie w związku z zabójstwem nie powiedział, zrozumieć tak na pierwszy rzut oka nie sposób. Jest to bardzo trudne do wyjaśnienia. Dałem Państwu, jak sobie zobaczycie wersję, Wersję wideo. Dałem Państwu wyliczankę sześciu różnych sytuacji, w których możemy się zetknąć właśnie z problemem zabijania człowieka w związku z tą inną sytuacją. No, weźmy sobie pierwszy, najprostszy. Jan dopuszcza się zgwałcenia Ewy i jednocześnie dusi ją, powodując jej śmierć. Ewidentne z z zabójstwo w związku ze zgwałceniem i to nawet jednoczynowe. Ale na przykład w drugiej sytuacji mamy taką sytuację, że Jan dopuszcza się rozboju na Adamie, obawiając się, że Adam pójdzie na policję. Jan zabija Adama następnego dnia. Zobaczcie Państwo, nie ma, eee, nie ma w tej sytuacji związku już to, tożsamo czynowego. Mamy tożsamość pokrzywdzonego. Najpierw dana osoba jest okradziona, a potem jest zabita. Jak najbardziej to wystarczy do przyjęcia kwalifikacji prawnej jako zabójstwa w związku z rozbojem. Ewa podżega Jana do rozboju. Ewa jest podżegaczem, którego Jan dokonuje, obawiając się, że Jan zostanie ujęty i zezna na policji, prawda, kto go do czego nakłonił. Ewa zabija Jana. Czy Ewa dokonuje zabójstwa w związku z rozbojem? No nie musi być tożsamości sprawcy. Jeżeli rozumiemy ten związek szeroko, jak najbardziej zachowanie Ewy w trzeciej sytuacji będzie się kwalifikowało jako zabójstwo w związku z... W tym przypadku, rozbojem, którego dokonał Jan. Zabójstwo Ewy, Jana, który był sprawcą rozboju, a nie ofiarą rozboju, jest zabójstwem w związku z rozbojem w rozumieniu tego przepisu. Na dwie ostatnie sytuacje chciałem Państwu zwrócić uwagę. Jan dopuszcza się zgwałcenia Ewy, która w obronie koniecznej, w ekscesie, załóżmy, zabija Jana. Załóżmy, że jakiś tam eksces następuje ekstensywny, Jan jest obezwładniony. Nie trzeba go było dalej atakować. Ewa zabija Jana w ekscesie ekstensywnym. No i Jan bierze Ole jako zakładnika. To sytuacja szósta. Jan bierze Ole jako zakładnika. Adam odbija Ole z rąk porywacza i zabija tego porywacza. Zabija Jana. No to jest pewien problem, bo zobaczcie, że w sytuacji piątej i szóstej, w tych dwóch ostatnich sytuacjach. No właśnie odpada trochę sens tego typu kwalifikowanego. To znaczy, my tutaj byśmy dopatrywali się w tym związku zabójstwa z tą drugą sytuacją, ze zgwałceniem albo z tym wzięciem zakładnika, dopatrywalibyśmy się usprawiedliwienia tego sprawcy, a nie jakiegoś większego jego potępienia. I dlatego macie Państwo jak najbardziej przyjętą taką interpretację, że zaró zarówno w sytuacji yy, piątej, jak i w sytuacji szóstej, nie mamy do czynienia z zabójstwem w związku ze zgwałceniem czy w związku z wzięciem zakładnika w rozumieniu tego przepisu. To się właśnie wyprowadza z tego, że taki jest sens typu kwalifikowanego, że w nim jest zakodowana abstrakcyjna, wyższa społeczność tego czynu. Jeżeli ja to robię w ekscesowej obronie koniecznej, to raczej, skoro mamy eksces, nie jestem całkowicie usprawiedliwiony, czy nie jest bezprawny. Ale raczej sytuacja obronna, i to też wynika z systematyki przecież kodeksu karnego mówiąc, który mówi o tym, że w sytuacji ekscesu są może stosować nadzwyczajne złagodzenie, więc jak najbardziej mamy piękne uzasadnienie, dlaczego w tej sytuacji nie możemy stosować tego przepisu do tej osoby, która sama się broniąc, dopuszcza się tego zabójstwa. Tak samo w przypadku Adama, który działa na rzecz osoby porwanej. Nie możemy dopatrzyć się tego zwiększonego ładunku karygodności. W związku z tym, w tej sytuacji zastosowanie przepisu o typie kwalifikowanym również nie weszłoby w grę. W związku z tym to są dwie sytuacje, w których nie będziemy mogli stosować yy, przepisu yy, dotyczącego typu kwalifikowanego, właśnie w stosunku do osoby, która albo sama jest w jakimś zakresie usprawiedliwiona innymi instytucjami prawa karnego, albo z uwagi na działania sprawcy. Z uwagi na działanie sprawcy na rzecz tej osoby, która w tej sytuacji jest pokrzywdzona działaniami sprawcy, który potem jest przedmiotem czynności wykonawczej tego zabójstwa, o którym sobie teraz mówimy. Motywacja zasługująca na szczególne potępienie, to jest proszę Państwa opis jakiejś intencji sprawcy, i tutaj to, co może być kontrowersyjne, to jest to, czy da się popełnić to przestępstwo typu kwalifikowanego na przykład z zamiarem wynikowym, czyli ja na przykład zabijam człowieka w takiej sytuacji, że ta moja obojętność na jego los stanie się właśnie tą motywacją zasługującą na pewne szczególne potępienie w rozumieniu tego przepisu. Uważam, że tak może być. To znaczy ta motywacja zasługująca na szczególne potępienie, to niekoniecznie musi być tak, że ktoś chce zabić człowieka i dodatkowo ma jakąś motywację zwiększającą karygodność czynu na przykład zabicie człowieka za pieniądze, klasyczny przykład, przypadek zabicia człowieka jakby z motywacji, która zasługuje na szczególne potępienie, natomiast już powiedzmy sobie zabicie człowieka dla fanu w sytuacjach, gdzie na przykład jacyś huligani jakiegoś bezdomno, bezdomnego, bezdomną osobę atakują obojętni zupełnie na jej los, czyli rozpatrywalibyśmy to bardziej w kategoriach zamiaru wynikowego, nawet jeżeli chodzi o pozbawianie go życia, atakują go i tak dla fanu zupełnie, biją go w sposób bardzo drastyczny, zagrażający drastycznie jego życiu, odchodzą następnie zupełnie nie przejmując się jego losem. Ta motywacja, która zasługuje na szczególne potępienie, to można powiedzieć tak sobie potocznie, brak motywacji jakiejś szczególnej, ta obojętność na los człowieka, to może być powód, żebyśmy... Również przyjmowali w takiej sytuacji typ kwalifikowany, więc, jak najbardziej w tej sytuacji przyjęcie zamiaru wynikowego nie wyklucza przyjęcia tego typu kwalifikowanego zabójstwa. I jeszcze jest ciekawy tutaj przypadek: zabójstwo z użyciem materiałów wybuchowych. Ten przepis był w międzyczasie znowelizowany. Kiedyś tu było też dopisane w alternatywie, że zabicie człowieka z użyciem broni palnej jest również typem kwalifikowanym. Powszechnie ten akurat wypadek był krytykowany, no bo tu się pojawił problem szczególnie funkcjonariuszy policji i innych służb, które mają uprawnienie do używania broni. Proszę zobaczyć, że przekroczenie uprawnień przez funkcjonariusza w jakimś zakresie było usprawiedliwione użycie broni, ale w pewnym momencie to się stało nadmiarowe. Od razu go na przykład doszło do no, usiłowania zabójstwa albo do zabicia człowieka, od razu wpychałoby tego funkcjonariusza w ten typ kwalifikowany zabójstwa, zabicie człowieka właśnie z użyciem broni palnej. Więc to było, tak, tak to było też uzasadniane, że ten dodatek nie powinien znajdować się w typie kwalifikowanym, ale problem racjonalizacji tego typu kwalifikowanego tak czy inaczej pozostał. No bo zadajmy sobie takie pytanie: z perspektywy cierpienia tej osoby, która jest pozbawiana życia. No, czy nie lepiej, czy nie lepiej zginąć w wyniku wybuchu natychmiast, niż być nożem kuchennym domowym, atakowany przez sprawcę i umierać wykrwawiając się przez godzinę albo przez dwie godziny? Czyli pojawia się problem właśnie tej racjonalizacji typu kwalifikowanego. I mi się wydaje, że w tej sytuacji powinniśmy tej racjonalizacji poszukiwać w dwóch elementach. Pierwszy element. To jest, proszę Państwa, coś, co bym nazwał współukaranym przygotowaniem. Proszę zobaczyć, że nie da się dopuścić się zabójstwa z użyciem materiałów wybuchowych od tak sobie nagle, z, z minuty na minutę. To znaczy, jak najbardziej możliwe jest zabicie człowieka w miarę szybko, no, gołymi rękoma, jakimś narzędziem, którym dysponujemy, bo mamy je w domu, nożem kuchennym. Większość zabójstw. Dokonywana jest narzędziami użytku codziennego, na przykład nożem kuchennym, którego każdy używa. Więc użycie takiego narzędzia pokazuje, że to zabójstwo, w cudzysłowie oczywiście, staje się takim czynem prozaicznym. Nie każdy, gdyby chciał nawet kogoś zabić, jest w stanie tak od razu zrobić to z użyciem materiałów wybuchowych. Więc to zabójstwo, można powiedzieć sobie, typowo. Typowo, mówimy o typie czynu zabronionego, więc typowo ono musi przejść przez jakiś etap czynności przygotowawczych. Czynności przygotowawcze do zabójstwa nie są karane, więc nie jesteśmy w stanie ukarać kogoś za samo przygotowanie, ale właśnie oddajemy, czy to przypisując mu usiłowanie tego zabójstwa, czy to przypisując mu dokonanie takiego zabójstwa, oddajemy w tym również to, że przynajmniej takie jest założenie kryminalizacyjne. Jakoś musiał się przygotować do tego czynu, a w związku z tym jakoś tymi swoimi przygotowaniami ujawnił. No właśnie, że jest może jakimś sprawcą trochę niebezpiecznym, że ma może dostęp do takich substancji, co również może być z jakiegoś powodu yy, karygodne. Po drodze mogły być popełnione jakieś inne przestępstwa, np. właśnie posiadanie jakichś nielegalnych substancji w domu, z których potem konstruuje ładunek wybuchowy. Więc pierwsza racjonalizacja współukaranie przygotowania. Skazując kogoś za zabójstwo z użyciem materiałów wybuchowych, oddajemy w kwalifikacji prawnej to, że musiał się jakoś do tego przygotować, inaczej by nie był w stanie tego zrobić. A po drugie, no właśnie, jakieś zagrożenie powszechne jest tutaj zakodowane, czyli typ czynu zabronionego nastawiony na ochronę dobra indywidualnego, zabicie człowieka ze szczególnym okrucieństwem, natomiast jest uwzględnione to, nam się tworzy taki trochę typ z jednej strony, z naruszenia dobra prawnego, ale z drugiej strony taki trochę typ po części abstrakcyjnego zagrożenia, że jak zabijam osobę X z użyciem materiałów wybuchowych, to typowo użycie tego środka może zagrozić również innym osobom. I przynajmniej na tej, na tej płaszczyźnie abstrakcyjnej, gdy konstruujemy sobie przepis typizujący, możemy właśnie w ten sposób zracjonalizować taką właśnie specyficzną konstrukcję. Tego właśnie przestępstwa mówiącego o użyciu materiałów wybuchowych, co jest kwalifikowanym typem zabójstwa. Proszę Państwa, idziemy dalej w naszych rozważaniach, przyglądając się teraz technicznemu problemowi kwalifikacji prawnej w sytuacji, w której mogą się zbiegać różnego rodzaju typy kwalifikowane zabójstwa. Generalnie można sobie ten problem rozstrzygnąć na kilka sposobów, a więc mamy sytuację, w której w danej sprawie mogą nam się zbiegać przepisy typizujące różnego rodzaju te formy kwalifikowane zabójstwa. No jeżeli na przykład będzie to zbieg powiedzmy sobie jakichś form kwalifikowanych określonych w paragrafie drugim, no to pewnie by wypadało, bo jesteśmy w stanie to zrobić na płaszczyźnie kwalifikacji prawnej, odzwierciedlić to na przykład, że jednocześnie było to zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem, z punktu pierwszego, jak również było to zabójstwo na przykład w wyniku motywacji, zasługując na szczególne potępienie, z punktu trzeciego. Ustawodawca wyróżnił te punkty jako jednostki redakcyjne. Jesteśmy w stanie tu napisać, że jest to zabójstwo z artykułu 148 paragraf 2 punkt 1 i 3. Tutaj oczywiście, gdy mówimy o kwalifikacji prawnej, no to pozostaje zawsze pytanie, czy to jest kwalifikacja prawna złożona na zasadzie artykułu 11, paragraf 2, czyli że czyn wyczerpuje znamiona opisane w dwóch albo więcej przepisach ustawy karnej. To by zależało od rozstrzygnięcia bardziej złożonej kwestii, jak rozumiemy przepis, czy w sensie deskryptywnym, czy w sensie normatywnym, gdybyśmy sobie. Skrupulatnie chcieli zrobić takie założenie, że rozumiemy to w takim sensie ściśle normatywnym, no to każdy z tych punktów de facto jest osobnym typem czynu zabronionego, aktualizuje osobną normę sankcjonującą. Można by próbować jakoś to robić w oparciu o artykuł 11 paragraf 2, ten sam czym wyczerpał znamiona dwóch typów kwalifikowanych. W mojej ocenie nie jest to konieczne. To znaczy raczej powszechnie byłaby przyjęta praktyka, że wskazujemy jako wyliczenie tych wszystkich wariantów Określonych w paragrafie drugim, które zostały w danej sytuacji zrealizowane przez sprawcę, czyli traktujemy te punkty, w paragrafie drugim jako warianty jednego typu czynu zabronionego pod groźbą kary. Już abstrahuję teraz od złożonej bardziej kwestii, na którą może nie ma tutaj czasu, żebyśmy nie tracili czasu, mianowicie konstrukcja tak zwanych przestępstw wieloodmianowych. No, właśnie, czy to jest przestępstwo wieloodmianowe? Będziemy mówili kiedyś o, za, o ciężkim uszczerbku na zdrowiu, z artykułu 156, paragraf 2. Tam też mamy wiele odmian ciężkiego uszczerbku, ale jednak ustawodawca nie grupuje tego w osobne punkty. Więc pomyjmy tą kwestię. Raczej byśmy uznali, że jak najbardziej wskazanie na paragraf drugi i określony punkt jest wystarczające dla oddania pełnego obrazu zdarzenia. Nie wykluczałbym też, być może z jakichś względów byłoby to w pewnych sytuacjach przydatne, żeby jeszcze bardziej uszczegółowić ten opis, na przykład wskazując na to, czy chodzi o określoną alternatywę. Jak mamy zabójstwo w związku z wzięciem z zakładnika, zgwałceniem albo rozbojem, no to mamy trzy alternatywy, więc można by tutaj jakoś uszczegółowić ten opis pisząc in principio, in media albo in fine. Czasami się w orzeczeniach już na poziomie prawnokarnego przypisania, czyli już w kwalifikacji prawnej czynu, jakoś tam próbuje oddawać i spotyka się takiego rodzaju doprecyzowania, że właśnie sąd wskazuje nam na nie tylko paragraf, ale również najmniejszą, najniższy poziom jednostek redakcyjnych. Jednocześnie z tym doprecyzowaniem właśnie, czy chodzi o początek, środek czy koniec przepisu, można to również grupować za pomocą takiego określenia jak zdanie. Tutaj nie zdanie w sensie może gramatycznym, ale bardziej zdanie w sensie normatywnym, zdanie w sensie, zdanie w sensie pewnej techniki legislacyjnej. Proszę Państwa, idźmy dalej. Przyglądamy się pokrótce typom kwalifikowanym zawartym w paragrafie trzecim. Upewnię się tylko, czy macie Państwo na swoim ekranie również ten slajd. Mam nadzieję, że to wszystko jest cały czas dobrze widoczne i dobrze słyszalne przede wszystkim. 148 paragraf 3, również przepis, który nam penalizuje kilka sytuacji kwalifikujących zachowanie sprawcy i tutaj właśnie też powinien nam się od razu rzucić w oczy pewien bałagan legislacyjny, no bo powstaje od razu pytanie, z jakiego powodu w paragrafie drugim ustawodawca wyróżnił te warianty w czterech punktach, a dlaczego ustawodawca nie zdecydował się, żeby to zrobić w ramach paragrafu trzeciego? Z mojej strony wygody i chwilkę na zastanowienie się nad tym interesującym problemem. No nie da się chyba tego jakoś racjonalnie wyjaśnić. Co nam rodzi pewien problem interpretacyjny, bo to od razu nam rodzi takie przypuszczenie, że ten paragraf trzeci to jest jeden wielki jakiś typ kwalifikowany. Ale to jest nieprawda, bo zobaczcie Państwo, w paragrafie trzecim są opisane trzy zupełnie różne sytuacje. Karze określonej w paragrafie drugim, no taki specyficzny zwrot legislacyjny, klauzula odsyłająca do poprzedniej jednostki redakcyjnej, podlega ten, kto jednym czynem zabija więcej niż jedną osobę, sytuacja pierwsza. Sytuacja druga, był wcześniej prawomocnie skazany za zabójstwo, no, jedno z drugim nie ma nic wspólnego, merytorycznie. Dwa, dwie różne sytuacje faktyczne. Po trzecie sprawca zabójstwa funkcjonariusza publicznego, popełnionego podczas lub w związku z pełnieniem przez niego obowiązków służbowych, czyli właśnie wzmocniona ochrona funkcjonariuszy, którzy w danej sytuacji chronią, chronią porządek spokój publiczny, bezpieczeństwo jakieś takie powszechne. No to również sytuacja, która z tymi dwoma pierwszymi nie ma wiele wspólnego. Więc patrzymy na ten przepis. W taki sposób, że musimy go sobie rozczłonkować. To znaczy, mimo że jest jeden paragraf, paragraf trzeci, to tu mamy merytorycznie trzy różne sytuacje. I dlatego bardzo ważne jest to, żeby zinterpretować sobie, z jaką właśnie sytuacją mamy do czynienia w ramach tego paragrafu trzeciego, w ramach każdego z wariantów, jakie są w tym paragrafie trzecim opisane. To jest podobnie trochę jak w artykule 178a, paragraf 4 kodeksu karnego. I tutaj Sąd Najwyższy właśnie w sprawie artykułu 178 a paragraf 4 Kodeksu Karnego miał okazję się wypowiedzieć, bo tam też są opisane dwie sytuacje. To znaczy z jednej strony jest opisana sytuacja ponownego prowadzenia przez sprawcę pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości, a z drugiej strony w tym samym paragrafie jest mowa o tym, że ktoś prowadzi pojazd w stanie nietrzeźwości, łamiąc zakaz prowadzenia pojazdów no, jedno, z drugim nie ma nic nie musi mieć nic wspólnego in konkreto, więc sąd najwyższy w tamtej sprawie dam Państwu namiar też na orzeczenie, 19 stycznia 2012 roku. To było postanowienie Sądu Najwyższego 1KZP 22 przez 11, to dla tych wszystkich uczestników wykładu, którzy zapoznają się z nim tylko w wersji audio. Tam Sąd Najwyższy powiedział, że właśnie nie patrzymy na przepisy. W sposób techniczno-legislacyjny. To, że to jest w jednym paragrafie trzecim, nie decyduje o pewnej zawartości normatywnej i merytorycznej tego paragrafu. No bo już na pierwszy rzut oka widzimy, że w 148 paragraf 3 są trzy różne sytuacje. W tym 178 paragraf 4 też są dwie różne sytuacje. I decydująca dla rozstrzygnięcia o charakterze prawnym danego przepisu nie jest właśnie technika legislacyjna, tylko to, jaka jest merytoryczna zawartość. Tych poszczególnych wariantów opisanych w jednej jednostce redakcyjnej tekstu ustawy. Spójrzmy na, yy, yy, spójrzmy na yy, te trzy warianty po kolei. Najpierw mamy zabija jednym czynem tą samą osobę. To musi być już teraz. Ten sam czyn w rozumieniu artykułu 11 kodeksu karnego. Czyli o ile tam we wcześniejszych sytuacjach mieliśmy do czynienia z sytuacją szerokiej interpretacji związku funkcjonalnego właśnie jednego wydarzenia z drugim, tutaj mamy mowę o tym, że jednym czynem zabijam więcej niż jedną osobę. Chodzi o tym zabicie tym samym czynem w rozumieniu artykułu 11 paragraf 1 więcej niż jednej osoby czyli mamy taki typ kwalifikowany przez wielość skutków tu państwo uważajcie nie typ kwalifikowany przez następstwo jak w klasycznej sytuacji że mamy typ podstawowy i następstwo objęte nieumyślnością wywołane tym samym czynem decyduje o typie kwalifikowanym tu mamy specyficzny przypadek typu umyślnego Sprawca obejmuje zamiarem zabicie obu tych osób, albo dwóch, trzech większej ilości osób, i wielość skutków decyduje nam o przejściu na surowszą kwalifikację prawną. To jest, proszę Państwa, znowu kwestia ogólna i ta porównawcza, żebyśmy patrzyli od razu globalnie na problemy, które mogą tutaj się pojawić. Jest generalnie tak, że my nie jesteśmy w stanie kwalifikacją prawną oddać. Bardzo często wielości skutków. To znaczy, opisy ustawowe bardzo wielu przestępstw, one są skonstruowane w ten sposób, że ileby tak naprawdę pokrzywdzonych nie wpadło w tą sytuację faktyczną, to jesteśmy w stanie stosować ten przepis tylko raz. To znaczy, jeżeli tym samym czynem powoduje na przykład wypadek drogowy, powoduje wypadek drogowy, w którym mamy dwóch pokrzywdzonych. Tym samym uszczerbkiem na zdrowiu załóżmy, że średnim, nie jesteśmy w stanie na poziomie kwalifikacji prawnej odzwierciedlić tego, że jest to czyn wymierzony przeciwko dwóm pokrzywdzonym i mamy, no de facto dwa uszczerbki na zdrowiu. Dwa skutki powstały w wyniku jednego zachowania sprawcy. To będzie 177 paragraf 1. To będzie wypadek drogowy ze skutkiem dopiero w opisie czynu odzwierciedlimy to, że było dwóch pokrzywdzonych. Uszczerbki na zdrowiu, o których będziemy mówili, Artykuł 156 157. Jeżeli tym samym czynem spowoduje uszczerbek na zdrowiu na przykład dwóch podopiecznych. Jest opiekun w przedszkolu, opiekuje się dziećmi, w zasadzie nie opiekuje się, dopuszcza się zaniechania, dzieci na placu zabaw sobie coś robią, można powiedzieć, że tym samym czynem spowodowałem kilka zagrożeń. Nie da się oddać tego w kwalifikacji prawnej, bo właśnie nie mamy takiego specyficznego typu kwalifikowanego, który nam mówi o tym, że w przypadku wielości skutków Aktualizuje się inny przepis typizujący. Tu mamy taką specyficzną sytuację, że możemy właśnie stosować od razu typ kwalifikowany. Drugi wariant to jest wcześniejsze prawomocne skazanie kogoś za zabójstwo, i tutaj, proszę państwa, zobaczcie, to nie jest w ogóle typ kwalifikowany zabójstwa. Czyli ten wariant zabijania człowieka. Przez sprawcę, który był już wcześniej prawomocnie skazany za zabójstwo, nie możemy tego rozumieć w ten sposób, że to jest powiększenie karygodności tego konkretnego czynu. I ten czyn jest bardziej społecznie szkodliwy, przez to, że sprawca ma taką historię, że był już wcześniej prawomocnie skazany za zabójstwo. Tylko to jest tak naprawdę jakaś forma recydywy przeniesiona do przepisu typizującego. Wyłączamy w tym zakresie. Stosowanie przepisów ogólnych i przenosimy tą recydywę z części ogólnej do przepisu części szczególnej, i mówimy sobie, w przypadku takiej specyficznej recydywy, inne względy niż sama społeczna szkodliwość być może względy prewencji indywidualnej, być może pewne względy związane ze stopniem winy, jeżeli powiemy sobie, no jednak, ponieważ. Odbyłeś już karę za tamto zabójstwo, powinieneś teraz się bardziej pilnować, powinieneś już rozpoznawać to, jak cenne jest to dobro prawne. Zabijając ponownie człowieka, dopuszczasz się czynu, który jest bardziej zawiniony w Twoim konkretnym przypadku. Więc zobaczcie Państwo, inne względy niż samo wartościowanie tego czynu tu decydują o tym, że zwiększa się dolegliwość karna. Bardziej względy związane ze sprawcą. Sąd Najwyższy powiedział właśnie na gruncie tej sprawy dotyczącej artykułu 178a, paragraf 4 kodeksu karnego, bo tam również jest mowa o recydywie. Sąd Najwyższy w tej sytuacji powiedział, że właśnie to jest tak naprawdę klauzula recydywy. To znaczy, mamy taki eklektyczny przepis kodeksu karnego, który nam typizuje w jednym paragrafie i czyny zabronione o charakterze kwalifikowanym, i specyficzne instytucje, tak w gruncie rzeczy sądowego wymiaru kary, które w tej sytuacji, zgodnie z, z, no, z założeniem, że chodzi tu o sprawcę, o jego przeszłość, a nie o czyn, który on popełnia, bo dalej to jest takie samo zabójstwo, jak każde inne, że one właśnie decydują o tym, że ta sankcja jest zwiększona. To oczywiście jest problem tego, co to znaczy prawomocne skazanie. No umorzenie, umorzenie warunkowe oczywiście tutaj, gdyby nawet mogło mieć zastosowanie, nie wchodziłoby w grę. No, i znowu jest ten nasz problem: co to jest zabójstwo? Był już wcześniej prawomocnie skazany za zabójstwo. Myślę, że jakbyście Państwo nawet w ramach egzaminu z części ogólnej dostali takie pytanie, co to znaczy zabójstwo w tym przepisie, potrafilibyście sobie z nim poradzić. No, mamy tutaj kilka możliwych dystynkcji. Na pewno nie wchodzi w grę podżeganie i pomocnictwo. To znaczy skazanie wcześniejsze za podżeganie do zabójstwa za pomocnictwo do zabójstwa nie jest skazaniem za zabójstwo. Dlaczego? Ponieważ mamy konstrukcję form przestępnego współdziałania z artykułu 18 Kodeksu karnego opartą na założeniu, że podżeganie i pomocnictwo to osobne typy czynu zabronionego. W związku z tym nie są to sprawcze formy popełnienia czynu zabronionego, ale zupełnie osobne przestępstwa, które w żaden sposób zabójstwem nie mogą być określone. No, perspektywa faktyczna potwierdza ten punkt widzenia, bo tak jest skonstruowany artykuł 18, paragraf 2 i 3: kto nakłania inną osobę, ten odpowiada za podżeganie, a nie za sprawstwo. W związku z tym odpowiadam za podżeganie do zabójstwa, a nie za sprawstwo zabójstwa. Nie jestem w tej sytuacji skazany za zabójstwo. W mojej ocenie, też bez usiłowania. To znaczy, był już wcześniej prawomocnie skazany za zabójstwo. To jest skazanie za dokonane zabójstwo. Usiłowanie to nie jest zabójstwo. Uważam, że nie możemy osobę, która jest, której przypisano usiłowanie zabójstwa, nazwać zabójcą, a czynu, który popełniła zabójstwem. Stwierdzenie skazane za zabójstwo wymaga jednak odczytania tego przepisu w formie dokonanej. Chodzi o dokonane spowodowanie śmierci człowieka. Następny problem, który się pojawia z tym zabójstwem, o które zabójstwa chodzi w kodeksie karnym? Czy chodzi o te, które są stypizowane w dowolnym miejscu kodeksu karnego, o typy kwalifikowane, czy może też o typy uprzywilejowane? Niektórzy autorzy by przyjęli, byli skłonni przyjąć taką interpretację. Że nie chodzi tutaj o typy uprzywilejowane, dlatego że zgodnie z wykładnią systematyczną, był już wcześniej prawomocnie skazany za zabójstwo, o którym mowa wcześniej w kodeksie karnym czyli w strukturze paragrafu trzeciego i w ogóle w strukturze artykułu 148 chodziłoby o zabójstwo opisane wcześniej czyli o te zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem w wyniku motywacji nagannej, czy na przykład zabójstwo jednym czynem dwóch osób. No ta interpretacja nie do końca jest dobra, no bo wtedy by się okazywało, że skazanie za zabójstwo kogoś funkcjonariusza publicznego z tego artykułu 148 paragraf 148 paragraf 3 zdanie ostatnie, no zdanie trzecie jest po zdaniu drugim, więc nie jest przed tym zdaniem drugim, które mówi o wcześniejszym prawomocnym skazaniu, więc z niezrozumiałych przyczyn ten typ kwalifikowany nie zawierałby się w tym w tym ujęciu, w zestawie typów kwalifikowanych. Więc raczej bym powiedział, że ta interpretacja systematyczna w tej sytuacji nie powinna mieć zastosowania. Chodzi o jakiekolwiek zabójstwo. I ja bym raczej powiedział, że chodzi o każde zabójstwo. Również te zabójstwa typu uprzywilejowanego. W sytuacji, gdy ktoś jest skazany za zabójstwo typu uprzywilejowanego, jest skazany za zabójstwo. Natomiast to oczywiście nie oznacza, że wymiar kary za to kolejne zabójstwo, nawet wpadające w typ kwalifikowany, w ten typ specyficznie kwalifikowany ze uwagi na recydywę, że ono musi być od razu surowo karane. Więc uwzględniając mechanizmy również nadzwyczajnego złagodzenia kary, które może być stosowane w wyjątkowych przypadkach, raczej bym uznał, że typ uprzywilejowany jest również zabójstwem. Ponowne skazanie takiej osoby jest skazaniem jej. Jest sytuacją skazania jej za zabójstwo. Natomiast do sędziego, w ramach sędziowskiego wymiaru kary, rozważania wszystkich okoliczności zdarzenia, należy ocena, czy ta osoba ponownie skazana za zabójstwo należy jej się 12 lat, czy należy jej się na przykład 8 lat po nadzwyczajnym złagodzeniu jej tej kary. Proszę Państwa, idziemy dalej. Zupełnie tylko dwa słowa o 148 paragraf 3. Zwróćcie Państwo tylko uwagę na to, będziecie to też szczegółowo omawiać na innych zajęciach związanych właśnie z przestępstwami urzędniczymi. Jest definicja funkcjonariusza publicznego w kodeksie karnym, więc paragraf 3 jest w tej sytuacji zdeterminowany definicją legalną. Zwróćcie uwagę na artykuły 231a, 231b które wzmacniają ochronę funkcjonariusza, ale też osób wspomagających funkcjonariusza, i do nich również odnosi się ten przepis, czyli one są również wzmocnione, jeżeli chodzi o ochronę prawnokarną, przez ten typ kwalifikowany. I tutaj ten akurat przepis w kodeksu karnego jest, proszę Państwa, kolejnym dowodem na to, że populizm penalny, raz wtłoczony w dyskurs o prawie karnym, on jest czymś, co towarzyszy tak naprawdę zawsze każdej opcji politycznej. Ten przepis akurat wprowadzany w określonym no, momencie historycznym każda opcja polityczna jest, ma jakąś taką tendencję w sobie, żeby uzasadniać właśnie pewnego rodzaju rozwiązania ustawowe, odwołując się do pewnych emocji społecznych, nie do końca racjonalnie uzasadnionych. Względami techniczno-legislacyjnymi. Więc populizm penalny jest czymś, z czym powinniśmy, jako też przedstawiciele nauki prawa karnego, walczyć w sposób systemowy. To zawsze jest jakiś mankament dyskusji o prawie i też systemu prawnego, że określone rozwiązania ustawowe w różnych momentach rozwoju, czy w momentach dziejowych, czy w różnych momentach historycznych. Obowiązywania kodeksu karnego były wprowadzane do kodeksu karnego z taką właśnie populistyczną interpretacją. Ten przepis ma taką historię, że zdarzył się przypadek, oczywiście, zasługujący na potępienie i na surowe ukaranie sprawców, czy sprawcy, jeżeli oczywiście zachodziły do tego względy yy, związane z wymiarem kary. Chodziło o to, że jakiś funkcjonariusz policji po służbie. Zainterweniował wobec osób, które niszczyły jakieś mienie publiczne, jakiś przystanek chyba niszczyły te osoby. On zainterweniował, został przez tych napastników zabity właśnie przez to, że obywatelsko, proobywatelsko, postawą, wykazał się postawą obywatelską i starał się zapobiec temu atakowi. No i jaka była reakcja? No musimy bardziej chronić takie osoby, które występują właśnie w obronie porządku publicznego. Czy trzeba było to robić na płaszczyźnie osobnego typu kwalifikowanego? Proszę zobaczyć, zabójcy i tak grozi dożywotnie więzienie. W typie podstawowym jest taka sankcja. Więc to oczywiście sąd będzie brał pod uwagę, że okoliczności, motywacja tej osoby była taka, że oczywiście to powiększa stopień społecznej szkodliwości i stopień win takiej osoby, która w takich okolicznościach dopuszcza się zabójstwa innej osoby. Wprowadzenie takiego typu kwalifikowanego było zarządzaniem emocjami, oczywiście ten przepis nie może się odnosić wstecz do już dokonanego zabójstwa. No bo gdybyśmy jeszcze sobie powiedzieli, ustawodawca jest w stanie w ten sposób temu sprawcy jakoś zaszkodzić, to znaczy ten problem związany z potrzebą ukarania tego sprawcy jesteśmy w stanie. W ten sposób, właśnie, załatwić, że ustawodawca, wprowadzając przepis surowszy, jest w stanie w danych warunkach prawda ustrojowych zmienić karę grożącą za czyn już popełniony. No to jakaś racjonalność by w tym była, natomiast z perspektywy czynu już popełnionego jest to tylko symbolika i właśnie przejaw populizmu penalnego, no bo prawo surowsze nie może działać w tej sytuacji wstecz w stosunku do tego czynu, który został popełniony pod rządami ustawy, w której nie było takiego. Typu kwalifikowanego. No i druga sprawa jest taka, że jak się spojrzy na statystyki skazań, jak ten przepis zadziałał, no to to są oczywiście jakieś promile, prawda, ułamki promilów. To znaczy w praktyce ten przepis, taki właśnie typ kwalifikowany, wprowadzony najczęściej na zasadzie zarządzania pewnymi emocjami społecznymi, on potem w praktyce nie ma żadnego zastosowania. No bo jak się zdarzy nawet raz na rok czy raz na dwa lata jakaś sytuacja, która by podpadła pod ten przepis, no to przecież ogólne przepisy kodeksu karnego. Pozwalają nam tego typu sytuacje w pełni adekwatnie ocenić i wymierzyć takiemu sprawcy być może w pewnych sytuacjach bardzo surową karę za czyn, który popełnił w danych warunkach. Proszę Państwa, to rzut oka na typy kwalifikowane i różne kwestie ogólne, które się ujawniły przy analizie tych typów kwalifikowanych. Przechodzimy teraz do kolejnych przepisów, które już grupują pewnego rodzaju typy uprzywilejowane zabójstwa, i zatrzymamy się przez chwilkę przy tych przepisach. Na początek chciałem Państwu zaproponować artykuł 148, paragraf 4, abyśmy przyjrzeli się temu przestępstwu, tak zwane zabójstwo w afekcie. Kto pod wpływem silnego wzburzenia usprawiedliwionego okolicznościami zabija człowieka? Po pierwsze, to silne wzburzenie, o którym tutaj mowa, to ma być tak zwany afekt niepatologiczny. Porównajcie sobie to państwo z różnego rodzaju sytuacjami, na przykład z artykułu 25 paragraf 3, strach lub wzburzenie decydujące o ekscesie przy obronie koniecznej. W 148 paragraf 4 chodzi o afekt niepatologiczny, czyli nie chodzi o to, że choroba psychiczna jakaś popycha sprawcę do takiej gwałtownej reakcji, która powoduje właśnie atak na życie drugiej osoby. To ma być afekt niepatologiczny w tym sensie, że inna osoba bez żadnych zakłóceń czynności psychicznych, mówimy o jakichś zakłóceniach chorobowych. Macie Państwo tu też wyszczególniony ten aspekt niepoczytalności, czyli inna osoba, o której byśmy powiedzieli, nie jest w żadnym zakresie niepoczytalna, ona właśnie by się znalazła w tym silnym wzburzeniu, byłaby pod wpływem tego silnego wzburzenia i to by ją popchnęło do spowodowania śmierci człowieka. To właśnie dla takich sytuacji napisany jest ten przepis. Czyli um, oczywiście w pewnych sytuacjach to się może na siebie nałożyć. To, że ktoś jest na przykład w ograniczonym stopniu poczytalny, 31 paragraf 2, i może ponieść odpowiedzialność karną, to jeszcze nie wyklucza oczywiście tego, że może w danej sytuacji działać w afekcie. Jedno się z drugim nie wyklucza, ale to trzeba odróżnić. Sama choroba psychiczna sprawcy nie decyduje o tym silnym wzburzeniu, o którym mowa w tym przepisie. To po prostu musi być, powiedzielibyśmy sobie tak prosto, jakaś sytuacja faktyczna. Każdy z nas, ja, każdy z Państwa. Niezależnie od tego, czy cierpi na jakąś chorobę psychiczną, czy nie, w pewnych sytuacjach czuje się wzburzony. Jakaś sytuacja faktyczna powoduje, że ten konkretny sprawca, który w innej sytuacji by się nie zachował tak gwałtownie, tutaj zachowuje się gwałtownie i zabija tego człowieka, dopuszcza się zabójstwa właśnie pod wpływem tego silnego wzburzenia. Czyli zobaczcie, mamy pewien kontekst strony podmiotowej. Typ czynu zabronionego, Yy, zabójstwa o charakterze uprzywilejowanym, wyposażony w łagodniejszą sankcję, przede wszystkim oparty o tą konstrukcję strony podmiotowej. Jakieś silne wzburzenie we mnie popycha mnie do takiego dramatycznego, okrutnego czynu. Po drugie jest dopisek. Silne wzburzenie ma być usprawiedliwione okolicznościami. Zobaczcie, to jest próba za pomocą tej klauzuli ocennej jakiejś obiektywizacji. Tej subiektywnej sytuacji, obiektywizacji jej do jakichś, prawda, ocen, które też będą uchwytne i będą do takiego wyważenia przez sędziego. To znaczy, nie tylko to silne wzburzenie, które zaistniało, przesądza o zabójstwie w afekcie, o tym typie uprzywilejowanym, ale ono ma być usprawiedliwione okolicznościami. Czyli musimy sobie Zwartościować, ocenić to, czy to konkretne, silne wzburzenie znajduje usprawiedliwienie, powiedzielibyśmy, nie tylko w subiektywnych, ale też w jakichś obiektywnych okolicznościach faktycznych. To jest jakaś taka próba generalizacji, która ma zapobiegać pewnego rodzaju nadużyciom. No, żeby nie było tak, że w zasadzie w pewnej sytuacji, Silne wzburzenie, które może wynikać na zasadzie pewnego ustalenia dowodowego z relacji samego sprawcy, że to silne wzburzenie zawsze go usprawiedliwia. No właśnie, nie zawsze, bo okoliczności faktyczne musimy sobie zwartościować czyli przede wszystkim ustalić je ustalić te okoliczności faktyczne, w jakich doszło do zabójstwa pod wpływem tego silnego wzburzenia, i dopiero. Wyważyć sobie, czy te konkretne okoliczności, ocena sędziowska, czy te konkretne okoliczności usprawiedliwiały tego konkretnego sprawcę, właśnie że powiedzielibyśmy, to jest coś, co w danej sytuacji zasługuje na zrozumienie jako coś usprawiedliwionego właśnie tymi okolicznościami, w których ktoś się znalazł. No i pod wpływem czyli powodem zabicia jest to silne wzburzenie. Zabijam człowieka pod wpływem tego silnego wzburzenia, czyli musimy jakiś związek przyczynowo-skutkowy, jakiś merytoryczny związek jednego z drugim tutaj znaleźć, żeby ocenić, że doszło do tego zabójstwa właśnie pod wpływem takiego afektu. Podaje się w literaturze, nawet byłem ostatnio, może nie ostatnio, ale swego czasu na konferencji naukowej, zresztą bardzo ciekawej, w której był referat dotyczący przestępstwa z miłości i właśnie autorka tego referatu omawiała sobie różnego rodzaju właśnie aspekty przestępstwa z miłości, więc zabójstwo w afekcie jak najbardziej może być tego rodzaju przestępstwem popełnionym z miłości, to znaczy jakieś uczucie, które żywiliśmy do drugiej osoby, na przykład wskutek jakiegoś zawodu właśnie miłosnego, związanego na przykład ze zdradą, może właśnie w danych okolicznościach usprawiedliwiać to silne wzburzenie, które, którego ktoś nie, był w stanie, któremu ktoś nie był w stanie się oprzeć, którego nie był w stanie opanować. Ekscesowa obrona konieczna może też wejść w grę, czyli nie tylko będziemy mieli do czynienia z pewnymi regulacjami umniejszającymi winę z uwagi na eksces i sytuację obronną, ale to oczywiście może się zazębić jednocześnie z kwalifikacją prawną tej sytuacji, właśnie jako tego zabójstwa typu uprzywilejowanego, i wtedy mamy do czynienia, z zabójstwem w afekcie popełnionym w ekscesowej obronie koniecznej. Proszę Państwa, idziemy dalej. Tu bardzo specyficzny typ. To również typ uprzywilejowany zabójstwa, artykuł 149 kodeksu karnego. Matka, która zabija dziecko w okresie porodu pod wpływem jego przebiegu. Często na rozważaniach w ramach rozważań ogólnych pojawia się taki problem. No dlaczego to jest w ogóle typu przywilejowany zabójstwa? Proszę zobaczyć, to wynika z pewnego założenia związanego z dobrem prawnym, jakie tutaj jest, jakie tutaj jest chronione w tym przepisie. Oczywiście chronione jest życie dziecka, a więc człowieka. Już w tym samym sensie, w jakim mowa jest o człowieku, w artykule 148 kodeksu karnego. Powiemy sobie jeszcze o zagadnieniu bardzo ważnym, prawnych granic ochrony życia na gruncie kodeksu karnego, właśnie w jaki sposób kodeks karny wytycza te granice prawnej ochrony życia człowieka, biorąc pod uwagę prenatalną i postprenatalną fazę jego rozwoju, więc o tym sobie powiemy. Ważne jest to, że to dziecko w Warmach 149 to jest już w pełni człowiek, no pełnoprawny człowiek, któremu przysługuje pełna prawnokarna ochrona, yy, yy, również na gruncie przepisów mówiących o zabójstwie. Jedynie pewien specyficzny sprawca będzie podlegał odpowiedzialności karnej za tybu przywilejowany, więc jak najbardziej jak najbardziej chronimy tu życie człowieka, wszystkie osoby, które nie spełnią cechy podmiotu yy, czynu zabronionego. Z artykułu 149, oraz jeżeli oczywiście nie zostaną spełnione inne przesłanki mówiące o tym typie uprzywilejowanym, taki sprawca będzie podlegał odpowiedzialności karnej za normalne zabójstwo. Z artykułu 148, paragraf 1. Więc dodanie tych cech świadczy o pewnej specyficznej sytuacji. Mamy sytuację w jakimś zakresie usprawiedliwiającą sprawcę. W związku z tym od razu typowo łagodzona jest sankcja i przechodzimy na typ uprzywilejowany. Proszę Państwa, to jest tak naprawdę skrótowa informacja normatywna związana z, z no, zapewnieniem jakiejś komunikatywności tekstu ustawy. To znaczy, to matka, która zabija dziecko, to równie dobrze można było napisać, która zabija rodzonego przez siebie człowieka. Więc to, że tu jest użyte słowo dziecko, akurat, to jest właśnie kwestia komunikatywności języka ustawy, żeby ten przepis po prostu był bardziej zrozumiały. To przecież korzystne, jeżeli. Przepisy kodeksu karnego są napisane jak najbardziej w sposób przyziemny, nie operują jakimś technicznym słownictwem. To w żadnym zakresie nie jest tutaj techniczne słownictwo. Rozumiemy je wprost, to znaczy osoba, która zabija rodzonego przez siebie człowieka, podlega odpowiedzialności karnej za ten tytuł przywilejowany. Oczywiście, zobaczcie Państwo, no, nie ma rzeczy oczywistych, wszystko wymaga interpretacji i wykładni. No, bo ktoś mógłby powiedzieć, no dobrze, matka, która zabija dziecko, nie ma powiedziane, jakie dziecko, jakiekolwiek dziecko. Oczywiście może być w czasie porodu, ale to nie ma mowy o tym, że to muszę to dziecko rodzone przez siebie zabijać. Więc no, wydawałoby się, nawet w sytuacjach oczywistych, zawsze i tak jesteśmy skazani na dokonanie pewnej wykładni przepisu. Ta wykładnia jest tutaj oczywiście jednoznaczna. Chodzi o zabijanie rodzonego przez siebie człowieka, rodzone przez siebie dziecko. To jest, proszę Państwa, uzasadnione pewnymi względami biologicznymi. Zresztą bardzo bym Państwu polecił też komentarz do tego artykułu, gdybyście Państwo sobie zerknęli, żeby Państwa też nie przytłaczać dodatkową literaturą na potrzeby egzaminu. Mówię to. Oczywiście zachęcam do czytania komentarzy, różnych komentarzy do kodeksu karnego. Warto też je czytać po to, żeby chociażby porównywać sobie różne poglądy. Które w różnych komentarzach są przedstawiane. Natomiast na potrzeby egzaminu, to mówię w tym sensie, na potrzeby egzaminu jak najbardziej możecie Państwo sobie zerknąć do artykułu 149 kodeksu karnego, jak to tam jest wyjaśnione, dlaczego do komentarza krakowskiego do kodeksu karnego, czyli pod komentarz do części szczególnej pod redakcją profesorów Andrzeja Cola i Włodzimierza Wróbla. W niebieskiej okładce, gruby komentarz. Jak to jest właśnie uzasadnione? Byt tego artykułu 149. Otóż pojawiają się pewnego rodzaju, no moglibyśmy powiedzieć, związane z chemicznym gospodarowaniem organizmem, organizmu człowieka w tym specyficznym okresie, jakim jest okres porodu. Po prostu w organizmie człowieka pojawiają się pewne substancje, które tak oddziałują na też proces decyzyjny kobiety, która jest w danej sytuacji w okresie ciąży, że w tej sytuacji po prostu pojawia się taki odruch, właśnie nawet odrzucenia tego dziecka, i może pojawić się właśnie w tej sytuacji, jakby taka, taka sytuacja, taki odruch, wręcz odruch, jakby odrzucenia, połączony z odruchem, z próbą zabicia tego dziecka. Więc jak najbardziej, bierzcie to Państwo pod uwagę właśnie tą racjonalizację przepisu która w tej sytuacji znajduje zastosowanie, właśnie związana z tym, że związana właśnie z tym, że dlatego chodzi no, wiadomo o dziecko, które w danej sytuacji jest rodzone przez daną kobietę, ponieważ, ponieważ no, w tym zakresie jesteśmy w stanie usprawiedliwić ten właśnie czyn polegający na tym, że atak na dobro prawne tego właśnie człowieka, tego właśnie dziecka jest w tej sytuacji no, w sposób szczególny usprawiedliwiony przez ustawodawcę tym specyficznym typem, yy, właśnie typu czynu zabronionego o charakterze uprzywilejowanym. Teraz proszę Państwa, tego nie widzieliście, ale troszeczkę spowolniłem swój tok myślenia, ponieważ dokonywałem, dokonywałem operacji zamiany baterii w kamerze, więc myślę, że Państwo tego nie widzieliście i jeżeli to wyszło w miarę sprawnie. To znaczy, że system zadziałał poprawnie i bardzo jestem zadowolony, że możemy dalej się słyszeć i widzieć. Bateria w kamerze jest wymieniona, więc mamy jeszcze sporo czasu, żeby kontynuować nasze rozważania. W tym przypadku o dzieciobójstwie, bo tak właśnie nazywany jest ten konkretny przepis w kodeksie karnym jest to właśnie dzieciobójstwo. Więc jak słyszycie o dzieciobójstwie, to bierzcie pod uwagę, że w doktrynie prawa karnego tak właśnie określany jest Uprzywilejowany typ zabójstwa z artykułu 149 kodeksu karnego. Matka, proszę Państwa. No, ja uważam, że każdy człowiek, którego ciele rozwija się zarodek płód, i następnie podlega on porodowi, niezależnie od płci, to znaczy również osoby transpłciowe, również nawet bym dopuszczał swego rodzaju, gdyby taka sytuacja zaszła, jakiś eksperyment medyczny. I na przykład na przykład przeszczepienie osobnikowi płci męskiej wewnętrznych narządów rozrodczych kobiecych i w takiej sytuacji jeżeli zarodek rozwijałby się w łonie takiej osoby i następnie ta osoba ta osoba rodziłaby to dziecko uważam że jeżeli są spełnione te warunki pewnego specyficznego oddziaływania tej sytuacji porodu na Proces motywacyjny tej osoby, również na jej organizm, w sensie pewnego oddziaływania też chemicznego, jak najbardziej może skorzystać z tego przepisu. Natomiast uwaga, matka w sensie tej osoby, która wydaje na świat dziecko ze swojego organizmu, nie wchodzi w grę matka rozumiana w ten sposób, że ktoś na przykład jest dawcą komórki jajowej, czyli jest matką genetyczną tego dziecka, które jest rodzone przez inną kobietę. W tej sytuacji. Osobie, która jest tylko dawcą komórki jajowej, nie przysługuje żadna tutaj klauzula usprawiedliwiająca. Zabicie przez tą osobę dziecka, które, które rodzi inna kobieta, jak najbardziej będzie podpadało pod ogólny typ zabójstwa człowieka z artykułu 148 paragraf 1 kodeksu karnego. Oczywiście jest to typ indywidualny, współsprawcy są zwykłymi zabójcami. Uważam, że jeżeli mówimy o różnych postaciach sprawstwa, no to jest równorzędność postaci sprawstwa, i uważam, że zarówno matka jako sprawca pojedynczy, jak i sprawca polecający, jak i sprawca kierowniczy, odpowiada za ten typ z artykułu 149 kodeksu karnego. Czyli sytuacja jest taka, że matka, która wyda komuś polecenie, żeby na przykład urodzone dziecko włożył do były takie sytuacje. Włożył do beczki po kiszonej kapuście i umieścił na przykład w piwnicy. W ten sposób to dziecko umiera. Na drodze takiego właśnie zachowania, tego sprawcy bezpośredniego, to dziecko umiera. Gdybyśmy przyjęli, że ma miejsce sprawstwo kierownicze albo sprawstwo polecające, i pod. Spełnieniem oczywiście innych przesłanek odpowiedzialności karnej z artykułu 149. Taka matka, jako sprawca polecający czy kierowniczy, jak najbardziej odpowiada za 149, a nie za przestępstwo z artykułu 148 kodeksu karnego. Okoliczności łagodzące odpowiedzialność karną w tej sytuacji uwzględnia się co do osoby, której ją dotyczą. Okres porodu. To jest znamie istotne. Trwa do momentu ustania fizjologicznych zmian związanych z porodem. W sensie biologicznym, w sensie naturalnym ten okres porodu rozumielibyśmy jako skurcze macicy, czy rozpoczęcie skurczów macicy dających, dających postęp porodu. Natomiast z uwagi na pewną interpretację przyjętą przez Sąd Najwyższy, też związaną z granicami prawnej ochrony życia człowieka, to ja bym też tutaj przez ten okres porodu rozumiał sytuację, w której na przykład ciąża jest rozwiązywana metodą cesarskiego cięcia, więc okres porodu nie musi być okresem naturalnego rozwiązania ciąży, to może być również cesarskie cięcie, jeżeli w ramach, no trudno sobie wyobrazić oczywiście 149 w warunkach szpitalnych, ale no nie da się takiej sytuacji wykluczyć, że w takiej sytuacji również 149 mogłoby wejść w grę. Byłby to wtedy okres porodu, jeżeli ciąża była rozwiązywana metodą cesarskiego cięcia. No i znowu jest to usprawiedliwienie jakby subiektywne pod wpływem przebiegu porodu. Czyli mamy znowu taki opis typu uprzywilejowanego, zbudowany w oparciu o przesłanki obiektywne, dające się stwierdzić, prawda, na zasadzie ustalenia faktycznego i przesłanki bardziej subiektywne pod wpływem jego przebiegu. To znaczy jakiś wpływ, o charakterze też subiektywnym tego właśnie przebiegu porodu na zachowanie naszej matki, która decyduje się w danych okolicznościach na pozbawienie życia swojego dziecka. Proszę Państwa, idziemy dalej. Przyglądamy się teraz kolejnemu typowi uprzywilejowanemu z artykułu 150, paragraf 1 kodeksu karnego. To jest tak zwane zabójstwo eutanatyczne. Również. Przepis, który wymaga pewnego rodzaju interpretacji dokładniejszej, również ze względów, powiedziałbym, społecznych, aksjologicznych, czy też pewnej dyskusji, jaka się przetacza w, w dyskusji publicznej, również akademickiej dyskusji, która jest związana właśnie z problemem. Dopuszczalności eutanazji i problemem zakresu współudziału w tej śmierci innych osób, na ile mamy prawo do eutanazji, na ile mamy prawo wymagać od innych pomocy nam w eutanazji, na ile jesteśmy w stanie usprawiedliwić osoby, które. Współtowarzyszą nam w tym umieraniu, w tej, w tej sytuacji, w której chcemy pozbawić siebie życia. Człowiek traci chęć do życia z różnych powodów, żąda pozbawienia go życia. Zobaczcie Państwo. Ktoś zabija człowieka na jego żądanie, czyli można powiedzieć, dysponent dobra prawnego sam zrzeka się prawnokarnej ochrony swojego życia. Sprawca, jeżeli robi to pod wpływem współczucia dla tej osoby, na jego żądanie, podlega odpowiedzialności karnej za zabójstwo eutanatyczne, związane właśnie z, yy, z tymi dwoma okolicznościami o charakterze przedmiotowym, żądanie ze strony ofiary, i o charakterze podmiotowym, współczucie po stronie sprawcy. Przyjrzyjmy się bliżej temu przepisowi. Zobaczcie Państwo, tu się pojawia w ogóle fundamentalny problem yy, dobra prawnego. No bo jest. Yy, Problem taki, że z tego wynika, z tego przepisu wynika, że nie można zrzec się ochrony swojego życia. To znaczy moja zgoda, a nawet żądanie, kategoryczne żądanie, żeby ktoś mnie zabił, nie usprawiedliwia sprawcy tego czynu na zasadzie usprawiedliwienia całkowitego. Sprawca nie jest usprawiedliwiony w ten sposób, że w ogóle nie podlega odpowiedzialności karnej. To jest jakiś problematyczny tutaj, by, bym, bym powiedział nawet. To znaczy, jest coś, yy, co wymaga odróżnienia. Mianowicie, ja bym odróżnił dwie kwestie, jeżeli mówimy o tym dobru prawnym w postaci życia. Ja versus moje życie, a ja versus czyjeś życie. Gdy myślimy o dobrze prawnym, o dobru prawnym w postaci życia to jako czymś, co jest wartością chronioną, ale mówimy o tej perspektywie kryminalizacyjnej, o wartości chronionej domagającej się reakcji prawa karnego, o której tutaj na przykład mówimy, to musimy chyba te dwie sytuacje odróżnić. To znaczy ja versus moje życie, to tu już jest popełniony pewien błąd hipostazy, jakbyśmy powiedzieli, bo oddzieliliśmy coś, co jest nieoddzielalne. Po prostu nie ma czegoś takiego ja i moje życie, tylko ja jestem swoim życiem. Każdy z nas jest tym swoim życiem. Mówiąc ja, to w tym już stwierdzeniu zawieram informację, że mam tak naprawdę na myśli to indywidualne niepowtarzanie życie, niepowtarzalne życie, jakim sam jestem. Natomiast co innego jest, gdy my myślimy o dobru prawnym na zasadzie chronimy życie innej osoby, czyli to Twoje życie, to jest to życie, o które chodzi w przepisie kodeksu karnego. I teraz cały problem, czy jakby, może nie problem, tylko cała rzecz rozbija się o to, w jakim zakresie, nawet dopuszczając, i nie jest to wykład, prawda, o zagadnieniach etycznych, więc nie będziemy w te zagadnienia wchodzić, ale nawet dopuszczając etycznie, w sposób usprawiedliwiony, Dopuszczając możliwość pozbawienia samego siebie życia na zasadzie czynu, który jest usprawiedliwiony moralnie, ta ocena niekoniecznie tak prosto będzie rzutowała od razu na ocenę etyczną, ale pominijmy to ale przede wszystkim prawną osób, które jakoś biorą udział w tym akcie pozbawienia mnie samego siebie samego. Ja sam siebie pozbawiam swojej dalszej egzystencji, usuwam siebie ze świata, eliminuję siebie. Natomiast dla tej osoby, która stoi obok, to jest eliminacja życia, które właśnie w jakiejś perspektywie domaga się ochrony. I to nam mówi też artykuł 150. W polskim systemie prawa karnego nie dopuszczamy lata takiej sytuacji, w której samo, się, samo zrzeczenie się przez kogoś ochrony własnego życia i radykalna potrzeba. Zejścia z tego świata w wybranym przez siebie momencie, nie usprawiedliwia to drugiej osoby, która w takim czynie towarzyszy. Dla niej ta perspektywa zewnętrzna ma znaczenie. Mówię tutaj o perspektywie delegelata. Tak, właśnie jakbyśmy podchodzili do tego zagadnienia, biorąc pod uwagę, że jest kryminalizowane zabójstwo eutanatyczne, właśnie wynikające z artykułu 150, paragraf 1 kodeksu karnego. Ale już od razu. Pojawiają się pewne zastrzeżenia, proszę państwa. Oczywiście nie można w, tym, w ten sposób ograniczyć praw pacjenta w związku z artykułem 192 Kodeksu Karnego. Ten przepis mówi, że jeżeli ktoś przeprowadza zabieg leczniczy bez zgody pacjenta, to podlega karze. Więc oczywiście chronimy autonomię pacjenta, w szczególności w ramach udzielania jakichś świadczeń zdrowotnych, jak najbardziej, coraz bardziej wydaje mi się, modelowo to w tym kierunku powinno zmierzać. Wymagamy świadomej zgody na wszelkiego rodzaju interwencje, procedury medyczne. Pacjent jest dysponentem swojego dobra prawnego, swojego zdrowia, swojego życia, dlatego można powiedzieć, że lekarz zawsze powinien mieć to zezwolenie na ingerencję medyczną, leczniczą w dobrostan danej osoby. Notabene bardzo Państwa serdecznie zapraszam w imieniu kolegów i koleżanek z Katedry Prawa Karnego. Na, I gdybyście byli szerzej zainteresowani tymi problemami, właśnie medycznymi, czy problemami na styku prawa karnego i medycyny, mamy w zakładzie prawa medycznego w naszej katedrze prowadzony oddzielny kurs, ale również i seminarium właśnie z prawa medycznego. Więc gdybyście Państwo byli tymi kwestiami zainteresowani, serdecznie Państwa zapraszam na wykłady z prawa medycznego w naszej katedrze, w ramach zakładu prawa medycznego. I oczywiście to też jest kwestia ważna, że nie pozbawiamy autonomii pacjenta w tym sensie, że to nie oznacza, że jest jakiś nakaz uporczywej terapii, w świetle oczywiście standardów pewnej wiedzy medycznej. To znaczy, byt przepisu artykułu 150, a również też wynika to z innych regulacji, patrząc na to globalnie, nie, nie oznacza to, że nie jesteśmy w pewnych sytuacjach upoważnieni do tego, żeby taką uporczywą terapię zakończyć i nie podtrzymywać na siłę życia danej osoby, jeżeli są oczywiście spełnione określone przesłanki do tego, żeby taką uporczywą terapię przerwać. I jeszcze jedna rzecz, która być może w tym kontekście byłaby ważna, mianowicie to zabijanie, to w sumie dla państwa, którzy już macie pewne doświadczenia z prawem karnym, z wykładnią przepisów Powinno być to jasne, natomiast chciałem doprecyzować, żeby nie było już żadnych wątpliwości. To zabijanie oczywiście może być działaniem i zaniechaniem. Więc, tak jak normalnego, zwykłego zabójstwa typu podstawowego, można dopuścić się oczywiście w zamiarze bezpośrednim, jak i wynikowym, ale teraz mówimy oczywiście o działaniu i zaniechaniu. W obu formach można dopuścić się zabójstwa. Tak samo tego zabójstwa na żądanie można się dopuścić aktywnie. Jak również pasywnie, czyli ten nasz zabójca eutanatyczny może podać komuś jakąś substancję, która spowoduje ustanie krążenia albo ustanie funkcji oddychania i ktoś umrze na przykład w wyniku takiego działania sprawcy, ale oczywiście to może być też zaniechanie, związane na przykład z zaniechaniem podania jakiegoś lekarstwa i w wyniku tego nasz, nasz pokrzywdzony. Umrze, więc jak najbardziej, oczywiście, i przez działanie, i w wyniku zaniechania można dopuścić się zabójstwa eutanatycznego. A pamiętacie Państwo tylko o regule ogólnej. Przestępstwo skutkowe popełnione przez zaniechanie może być popełnione tylko przez gwaranta w rozumieniu artykułu drugiego kodeksu karnego. Proszę Państwa, w tym kontekście chciałem Państwu zwrócić uwagę na pewien kazus, który nam pokazuje właśnie tą dyskusję o. Granicach tego zabójstwa eutanatycznego, a więc jak powinniśmy interpretować przesłanki tego przepisu, żeby jak najbardziej go zracjonalizować, no w warunkach jakiegoś racjonalnego podejścia do tego zagadnienia. Ale chciałbym też Państwu na kanwie tej, tego przykładu pokazać coś, co w ramach kursu z części szczególnej prawa karnego, gdy będziecie wchodzili coraz głębiej w te zagadnienia, coś, co powinno też stać się dla Was taką, Taką aktywnością, która powinna towarzyszyć uczeniu się właśnie części szczególnej, nie tylko na potrzeby egzaminu, ale też na potrzeby na przykład przyszłej praktyki zawodowej. Chodzi mi o to, że przyjrzymy się przez chwilę jednemu kazusowi. Chciałem Państwu taki kazus zaprezentować, rzeczywisty, który wywołał też spore kontrowersje. I na kanwie tego kazusu zaprezentuję Państwu, czy pokażę Państwu, jakby. Dwie możliwości interpretacyjne, jak podchodzić do wykładni przepisu, jak ważyć argumenty, i jak przy określonych założeniach będą się kształtowały te wnioski wykładnicze, też przesądzające od razu o pewnym zakresie odpowiedzialności karnej, w tym przypadku za zabójstwo eutanatyczne. Czyli typowe zadanie argumentacyjne. No dla prawnika coś, w czym powinniśmy czuć się jak ryba w wodzie, muszę reprezentować swojego klienta czasami, działać na jego rzecz, muszę argumentować tak, żeby przekonać sąd do swoich racji. Jestem prokuratorem z drugiej strony, muszę zmierzać do potwierdzenia kwalifikacji prawnej zawartej w akcie oskarżenia przed sądem. W tym czasami konieczna jest taka interpretacja przepisów, żeby uzasadnić, że ta kwalifikacja może się ostać właśnie biorąc pod uwagę pewne założenia związane z wykładnią przepisów zważymy sobie te argumenty. O to mi chodzi, analizując ten przypadek, żebyśmy spojrzeli na przykład, żebyście Państwo też sami się zastanowili, jak Wy byście do tego podeszli. Być może znajdziecie dodatkowe argumenty, które będą w stanie zakwestionować mój punkt widzenia, ale właśnie dlatego będę Państwu przedstawiał po kolei argumenty za i przeciw, żebyście Państwo postarali znaleźć gdzieś własne miejsce, po którejś ze stron tego sporu i być może poszukać dodatkowych argumentów, które przechylą szale na którąś ze stron naszego sporu. Proszę Państwa, zdarzył się taki kazus w rzeczywistości, to znaczy coś, co wywołało właśnie pytanie o granicę tego naszego zabójstwa eutanatycznego, mianowicie był mężczyzna, który za, pewien zawód miłosny przeżywał został opuszczony przez partnerkę, no i generalnie spotkał się ze swoim znajomym. Wypili trochę alkoholu. Poprosił go po zwierzeniu się, oczywiście, z całej sytuacji. Tamten drugi ze zrozumieniem był jego przyjacielem, współczuł mu w takiej sytuacji, rozumiał jego sytuację, był w stanie wczuć się w tą sytuację tego swojego przyjaciela. Tamten go poprosił, żeby ten go zastrzelił. Po prostu skończył jego życie, bo nie widział sensu, żeby. Ta osoba dalej żyła. No i pojawiło się pytanie, czy to jest zabójstwo eutanatyczne w rozumieniu artykułu 150, paragraf 1. Było żądanie, kategoryczne żądanie, załóżmy na chwilę, że panowie w stanie upojenia alkoholowego byli w stanie racjonalnie decydować, rozumieli sens wypowiadanych przez siebie słów, no bo jeżeli założymy pewną. W cudzysłowie niepoczytalność związaną ze stanem upojenia, no to w ogóle nie ma sprawy, nie możemy, nie ma o czym mówić. Więc możemy pominąć akurat ten aspekt realnego zdarzenia jako pewien, pewien aspekt irrelevantny dla dalszych rozważań. No, wypili sobie, poprawda, piwo. No, bo generalnie w czasie rozmowy czasami się po prostu pije piwo, żeby się lepiej rozmawiało. To nie oznacza, że nagle przestali się kontrolować, że jeden drugiego zastrzelił w stanie jakiejś niepoczytalności, furii, jakiejś nieświadomości. Mamy żądanie, realne. Mamy realne współczucie. Czy to jest przypadek, który zasługuje na potraktowanie go artykułem 150 kodeksu karnego, typem uprzywilejowanym zabójstwa? Zobaczcie Państwo, że od razu jest zmniejszona sankcja za ten typ czynu zabronionego, za ten typ uprzywilejowany. Sprawca podlega odpowiedzialności karnej i grozi mu pozbawienie wolności od 3 miesięcy do lat 5. Górna granica to 5 lat pozbawienia wolności, podczas gdy za zwykłe zabójstwo no bo jeżeli nie będzie to zabójstwo eutanatyczne, no to będzie to zwykłe zabójstwo, taka jest alternatywa, więc za zwykłe zabójstwo jest od 8 lat wzwyż, a tu jest do maksymalnie 5 lat. Pomijam już kwestię, że w przypadku tego występku, który ma sankcje do 5 lat, wszelkie mechanizmy wolnościowe przewidziane w części ogólnej Również mechanizmy jakieś związane z poddawaniem sprawcy próbie, one mogą mieć zastosowanie łatwiej niż w przypadku, oczywiście, zbrodni, gdzie jest to w wielu przypadkach wykluczone. No, to jest naprawdę dla tego sprawcy, który zastrzelił tego człowieka to jest rzeczywista sytuacja on rzeczywiście go zastrzelił. No, to jest nie bez znaczenia, czy ma 148 paragraf 1, czy ma 150 paragraf 1. I teraz, proszę państwa, żeby na to pytanie odpowiedzieć. To wydaje mi się, że musimy sobie na początku odpowiedzieć na bardzo zasadnicze pytanie, o co chodzi w artykule 150 kodeksu karnego. Czy tu chodzi o skrócenie życia, czy tu chodzi o skrócenie umierania? Czy chodzi o skrócenie życia, czy chodzi o przyspieszenie umierania? Żeby to zilustrować, to zaproponowałem Państwu, zaproponowałem Państwu krzywą życia. To jest wzięte, nie wiem, czy to się Państwu wyświetla, czy nie. ale w opisie, w opisie tego filmu czy podcastu dodamy na dole źródło, bo widzę, że mi się akurat częściowo chyba uciął obraz, ale być może ja to tylko tak widzę, może widzicie Państwo również ze źródła, również ze źródłem. Tego, tej koncepcji, jakby rozrysowałem Państwu, jakby to pytanie o artykuł 150 na tak zwanej krzywej życia. Zobaczcie Państwo, jest zaznaczony gwiazdką moment, gdy się rodzimy, zaznaczony krzyżykiem moment, gdy schodzimy z tego świata. Symbolicznie, filozoficznie, metafizycznie wręcz przechodzimy z niebytu w byt, gdy się rodzimy, i z bytu w niebyt, gdy umieramy. Mówimy o śmierci biologicznej organizmu ludzkiego. Oczywiście, można sobie dalej uszczegóławiać ten opis, co jest zresztą bardzo ciekawe. Polecam państwu, gdybyście państwo byli zainteresowani w tym akurat zakresie. Bardzo ciekawe analizy przeprowadził właśnie jeden z polskich filozofów, który analizował te kwestie analizował te kwestie na właśnie YouTube, notabene. Więc, więc zobaczcie państwo, że możemy sobie w dalszym ciągu uszczegóławiać ten opis. To znaczy Jesteśmy w stanie wytyczyć na przykład jakąś styczną w ogóle funkcję styczną do tej naszej krzywej życia. Krzywa życia to jest, prawda, ten taki łuk zakreślany przez naszą biologiczną aktywność. Jak się rozwijamy, zobaczcie, jak szybko się rozwija dziecko, prawda? No to styczna pikuje w górę. Jesteśmy, jakby w tym pędzie życiowym, w tej dynamice życiowej. Ta funkcja idzie w szpic do góry. W momencie urodzin to w ogóle ona jest pod kątem prostym do osi x która tutaj jest zaznaczona. Jest taki moment życia ludzkiego, że to po prostu zaczyna nagle się wyrównywać i nagle schodzimy po prostu w dół. I na końcu jest ten moment, który nazwałem tutaj umieraniem. Jak myślimy sobie o zabójstwie eutanatycznym, nazwa jest oczywiście doktrynalna, tylko i wyłącznie nienormatywna. No, to myślimy o zabójstwie eutanatycznym raczej osoby, która, no właśnie, albo jest w jakimś terminalnym stanie umierania już, który jak równia pochyła, spycha ją w ten niebyt. Wiemy, że to życie się zakończy, bo stan zdrowia danej osoby związany z tą jednostką chorobową jest już taki, że po prostu to życie się zakończy, nie wiemy tylko kiedy i w pewnym momencie decydujemy się na skrócenie tego życia może to być jakiś stan terminalny, prawda, też rokujący szans na wyzdrowienie tej osoby, więc krótko mówiąc, jest w tej naszej krzywej życia ten moment, w którym, który moglibyśmy to zaznaczyć, tak jak na czerwono jest zaznaczone na, naszym, na naszej krzywej, prawda, na samym końcu ta strzałka i użycie po prostu w ziemię, tak dosłownie rzecz biorąc, e, idziemy po prostu e, do grobu, umieramy. I czy w 150 kodeksu karnego chodzi o to, że ja mogę pozbawić życia człowieka w dowolnym momencie jego egzystencji, na tej krzywej życia, w dowolnym momencie, czy on ma 25 lat, 50 lat, czy 90 lat, i biologicznie rzecz biorąc, jest już osobą zmierzającą do śmierci. Czyli czy mogę go pozbawić życia w stanie pełnego zdrowia? A więc chodziłoby tutaj o zabójstwo, które polega na skróceniu życia, po prostu, pod warunkami opisanymi w artykule 150. Czy może wiązalibyśmy, z tym przestępstwem z artykułu 150, paragraf 1, właśnie ten wymóg, no właśnie, jakiś dodatkowy wymóg, nie zapisany wprost w przepisie, że to ma być skrócenie umierania, że czekamy z usprawiedliwieniem, albo inaczej, że powiedzmy sobie, ten przepis jest napisany w tym ujęciu dla takich sytuacji, że rzeczywiście. Ta eutanazja dotyczy osoby już umierającej. To ma być jakieś skrócenie cierpień tej osoby, a nie po prostu skrócenie życia na zasadzie życzenia danej osoby, żeby skrócić jej życie wcześniej, zanim ono dojdzie do momentu, w którym biologicznie, ze względu na jakąś chorobę, to życie zakończy się. I teraz, proszę Państwa, zestaw argumentów. To znaczy, spróbujemy. Obie opcje rozważyć, a dla Państwa wyboru, dla Państwa własnej analizy, pozostawiam to, którą z nich uznacie za bardziej przekonującą. Zobaczcie. Po pierwsze, skrócenie umierania rozumiane wąsko. Wąsko w tym sensie, że specyficzna sytuacja związana z tym ostatnim okresem naszego życia. Ktoś umiera. No właśnie, szczególny typ czynu zabronionego. Pewien wyjątek rozumiany wąsko. Tak jak umieranie jest pewnym specyficznym okresem w życiu każdego z nas, tak i szczególny typ czynu zabronionego został stworzony, który właśnie przez tą specyficzną sytuację, to założenie, musi być rozumiany wąsko. Drugi argument. Wyjątek od zasady ochrony życia. Więc interpretacja wąska. Nie interpretujmy wyjątków rozszerzająco. Dlaczego wyjątek od ochrony życia? No bo mówimy o pewnej sankcji grożącej za zabicie człowieka. To dalej jest zabójstwo. W związku z tym, że to dalej jest zabójstwo, mamy pewien wyjątek od surowego karania za skrócenie życia człowieka. W związku z tym nie możemy sobie tego rozszerzyć i interpretować ekspandująco. Argument za interpretacją wąską. Przyjęcie, że tu chodzi tylko o moment umierania, jak najbardziej wypełnia nam założenie, że ten wyjątek dla wyjątkowej sytuacji, gdy tak naprawdę jest już dla nas wiadome, że ta osoba w takim stanie rzeczy musi wcześniej czy później umrzeć, nie powróci do stanu zdrowia w taki sposób, żeby mogła normalnie funkcjonować w społeczeństwie, jak osoba ciesząca się zdrowiem. Współczucie. Zwolennik tej interpretacji wąskiej powie w ten sposób. Mamy z nami współczucie, uzasadnione bardzo szczególnym stanem ofiary, czyli powiemy sobie w ten sposób, po to jest wpisane to współczucie do przepisu, żeby jakoś zwartościować to współczucie, czyli w pewnej praktyce życia, w związku z jakimś standardem kulturowym, no prośba kolegi, żeby mnie zastrzelił, bo rzuciła mnie dziewczyna, albo prośba dziewczyny, żeby mnie ktoś zastrzelił, bo rzuciła, rzucił mnie chłopak albo dziewczyna. No to jest, yy, to nie jest współczucie. Zwolennik tej interpretacji w ten sposób powie: To nie jest takie realne współczucie. To, to nie jest to współczucie, o które chodzi w artykule 150, paragraf 1. Widzicie, na czym polega ten wybieg? Czyli mamy pewnego rodzaju znamie, wskazujące pozornie wydawałoby się na fakty, na pewne fakty, fakty psychologiczne, stronę podmiotową czynu. Jesteśmy w stanie tak to zinterpretować, że powiemy sobie, myśląc o tym typie zabójstwa bo nie mówimy o współczuciu, że ktoś się na tramwaj spóźnił, tylko mówimy o współczuciu związanym z typem zabójstwa, no to wymagamy jakiegoś kwalifikowanego współczucia. Wymagamy współczucia związanego z tym, że na przykład stan zdrowia, cierpienie tej osoby jest takie, że ona już nie może tego wytrzymać. Dlatego pozbawiamy ją życia na jej żądanie i jesteśmy w tym usprawiedliwieni. No i tak samo można oceniać to z perspektywy kategoryczności żądania. Na jego żądanie. Co to znaczy na jego żądanie? No, żądanie kategoryczne jest realne tylko w obliczu śmierci. To jest też pewnego rodzaju ocena. Zwolennik wąskiej interpretacji w ten sposób może powiedzieć, że yy, żądanie, a no, zabij mnie, bo dziewczyna mnie rzuciła, zabij mnie, bo chłopak mnie rzucił, to nie jest realne żądanie. To nie jest właśnie to żądanie. Które miał na myśli ustawodawca, myśląc o żądaniu pozbawienia kogoś życia. To musi być jakoś okolicznościami usprawiedliwione, na przykład cierpieniem fizycznym osoby, która zbliża się do końca swojego życia i nie może znieść cierpienia na przykład wynikającego z jakiejś choroby. W, tej, w tym stanie rzeczy realnie żąda pozbawienia jej życia. No dobrze, ale przyjrzyjmy się kontrargumentom. Ocena szeroka. Jest to skrócenie życia, na naszej krzywej życia w dowolnym momencie może zaistnieć. No wyłączamy oczywiście osoby niepełnoletnie, przed 18 rokiem życia zakładamy, że tutaj nie mogą w jakim w sposób prawnie relewantny wyrażać pewnych też zgód. Oczywiście dziecko w wieku 10 lat może w ogóle nie rozeznawać się w konsekwencjach tego, co to znaczy pozbawienie życia drugiej osoby, czy samego siebie, więc na krzywej życia, osoba dorosła, w pełni świadoma, decydująca o sobie. Interpretujemy teraz ten przepis w taki sposób, żeby uzasadnić, że interpretacja szeroka może zostać zaaplikowana i wynika to z przepisu. No po pierwsze, zobaczcie Państwo. Ciekawy, istotny argument systematyczny. Nie ma w tym przepisie klauzuli usprawiedliwione okolicznościami. Analizowaliśmy sobie przed chwilą zabójstwo w afekcie. Silnego pod wpływem silnego wzburzenia usprawiedliwionego okolicznościami. Tak ustawodawca napisał. Przy obronie koniecznej, ekscesowej strach lub wzburzenie usprawiedliwione okolicznościami jest klauzula zawarta. Jest wpisana ta klauzula obiektywizująca, że możemy to zwartościować właśnie w danych okolicznościach, a tu nie ma takiej klauzuli. Więc ani żądanie nie musi być usprawiedliwione okolicznościami. Czy ktoś umiera, czy ktoś żąda, bo mnie dziewczyna rzuciła, ani współczucie nie musi być usprawiedliwione tymi okolicznościami. Po drugie, współczucie rzeczywiście ma być realne, ale nie jest podawany powód sytuacja. Pod wpływem współczucia, ale nie. I z jakiej motywacji? Też w różnych miejscach kodeksu karnego są klauzule mówiące o motywacji sprawcy. Tu nie jest wyjaśnione, o jaką motywację tego współczucia chodzi. No, w różnych sytuacjach życiowych, różne zwierzenia innych osób, różne sytuacje życiowe wywołują w nas współczucie. Przepis nie zawęża tego do jakiejś specyficznej sytuacji związanej z cierpieniem fizycznym osoby umierającej. No, i oczywiście żądanie może być stanowcze, musi być wręcz stanowcze, ale może być też stanowcze w przypadku osób, które mogą jeszcze w cudzysłowie długo żyć. Zobaczcie Państwo, że przecież ten przepis może być zastosowanie też do sytuacji np. osoby sparaliżowanej, która w świetle wiedzy medycznej może normalnie funkcjonować. W stanie wegetatywnym, być może w takiej sytuacji, w której e, oczywiście e, jest w stanie, nie wiem, poruszać jedynie oczyma, komunikować za pomocą jakiegoś urządzenia. Ale normalnie może przeżyć wiele jeszcze lat, jako osoba dorosła, która może w pełni brać udział w życiu społecznym, no, w tym zakresie, w jakim jest w stanie brać w tym życiu udział, bez wykorzystywania tych funkcji związanych z no, poruszaniem kończynami swojego ciała. Więc, więc no, taka. Będzie dla niej powodem uzasadnionym, więc z tego punktu widzenia, z tego punktu widzenia jak najbardziej nie jest w żaden sposób zawężone to, jakie właśnie są powody, czy jakie właśnie są okoliczności tego żądania, czy tego współczucia, które ma być powodem usprawiedliwienia sprawcy i wejścia sprawcy w ten typu przywilejowany. Ja proszę państwa, gdybym miał Państwu powiedzieć, jakie jest moje zdanie na ten temat. Przychylałbym się do interpretacji drugiej, do interpretacji szerszej. Też z uwagi na um, współcześnie docenianie pewnego aspektu autonomii woli tej osoby, która decyduje o pozbawieniu jej życia. Uważam, że to jest skrócenie życia. Tak, nawiązując do tego pytania ujętego w taki dość schematyczny sposób: skrócenie życia czy skrócenie umierania? Wydaje mi się, że artykuł 150 jest dedykowany dla sytuacji skrócenia życia, a więc nie tylko do wąskich sytuacji, rzeczywiście kojarzonych w taki intuicyjny sposób z eutanazją, ale również do sytuacji jak na przykład tej, o której mówiliśmy sobie, która była kaną naszych rozważań, tej sytuacji, w której ktoś tam zastrzelił kogoś ze współczuciem, na jego wyraźne żądanie, żeby pozbawić go życia, w mojej ocenie taka sytuacja kwalifikowałaby się, oczywiście mówię o spełnieniu wszystkich znamion zabójstwa eutanatycznego. Sam fakt bycia pokrzywdzonego w pełni sił i w pełni zdrowia nie wyklucza zastosowania artykułu 150 paragraf 1 kodeksu karnego. Proszę Państwa, przyjrzyjmy się pozostałym znamionom. Tak jak powiedziałem, to dla Państwa rozwagi. I też w celu pokazania pewnego rodzaju, pewnego rodzaju można by powiedzieć, zabiegów argumentacyjnych, które nawet wydawałoby się w oczywistych sytuacjach, można stosować po to, żeby jak najbardziej uadekwatnić ten przepis kodeksu karnego, który analizujemy, żeby pokazać, że ten przepis kodeksu karnego właśnie w danej sytuacji powinien mieć zastosowanie, ale no przede wszystkim z przepisu typizującego powinno wynikać, w jaki właśnie Zakres wpada, odpowiedzialność karna danej osoby, a można ten przepis interpretować różnie. I w zależności od tego, jak go zinterpretujemy, tak się ukształtuje dla nas informacja o zakresie kryminalizacji wywołanym w tej sytuacji właśnie przepisem o zabójstwie eutanatycznym. Żądanie, zdanie przedmiotowe. Wyszczególniłem Państwu kilka warunków tego żądania. Przede wszystkim wiem, czego żądam, żądam świadomie. Żądam, nie proszę i wiem dlaczego żądam, a więc jak najbardziej musi być to sytuacja dobrowolnego wyrazu woli, pozbawionego przymusu. Sprawca, przepraszam, pokrzywdzony, który żąda pozbawienia go życia, musi być oczywiście świadomy wszelkich relevantnych okoliczności. Na przykład nie może być wprowadzony w błąd co do własnego stanu zdrowia, więc oczywiście warunkiem żądania jest pełna znajomość wszelkich okoliczności, relevantnych, dla tej decyzji. Rozeznanie właśnie w sytuacji faktycznej związanej ze stanem zdrowia, należy tego na przykład poinformowania przez lekarza o tym stanie zdrowia danej osoby. Żądanie musi zawierać pewien element presji, dlatego Państwu tutaj wyszczególniłem jako warunek istotny żądanie, a nie prośba, wszelkiego rodzaju jakieś takie rozmowy o życiu. Wiecie, no jakbym nie mógł kiedyś Podnieść się z łóżka, jakbym nie mógł już świadomie zadecydować, może by warto było w takiej sytuacji już nie żyć, ulżyłbym Waszym cierpieniom. To nie może być rozważanie swojego stanu zdrowia, takie hipotetyczne, to nie może być dyskusja o tym, jak myślę, że powinien człowiek kończyć swoje życie. To musi być żądanie pozbawienia mnie życia, tak żeby nie było wątpliwości, że ktoś w związku z danym stanem faktycznym, Żąda pozbawienia go życia, i jeszcze macie Państwo tutaj jako ważny warunek, który się często podaje, że to żądanie musi być związane z pewnym stanem rzeczy, który jest zastany tu i teraz, czyli w pewnym sensie żądanie natychmiastowego pozbawienia życia. Ja bym uznał, że to może być żądanie na przyszłość. To nie musi być sytuacja, w której ja muszę rzeczywiście w danym momencie wyrazić to żądanie, ale to nam się zazębia znowu z ciekawym problemem związanym z tak zwanymi testamentami życia, problemem rozstrzygnięcia na przyszłość, na przykład o swoim losie, który polega na tym, że pisze na jakiejś kartce, spisuje taki testament życia, pisze na jakiejś kartce, którą noszę przy sobie, że na przykład nie należy mnie ratować w jakiejś tam sytuacji życiowej. Tu się pojawia zawsze pewien problem, i to też nie mamy teraz czasu. Ale nie mamy już ekstremalnie czasu, żeby to rozstrzygać. Proszę Państwa, ja zdaję sobie sprawę z tego, że czas regularny wykładu już minął, ale nie zważając na to, dokończę temat, więc jak najbardziej byłem na to przygotowany, że dokończę ten wykład i Państwo będziecie oczywiście mieli pełen materiał do odsłuchania w formie audio i wideo również na kanałach Katedry Prawa Karnego. Proszę Państwa, problematyka testamentów życia. Zapraszam Państwa na zajęcia. Sprawa medycznego w naszej katedrze. Ja tu chcę powiedzieć o jednej rzeczy. To musi być w perspektywie artykułu 150 to musi być realne żądanie pozbawienia mnie życia wynikające z danej sytuacji faktycznej. I oczywiście może być tak, że zdiagnozowana jakaś choroba danej osoby, rozwijająca się w sposób przewidywalny. Wywołuje pewność w tej osobie, ale też obiektywną pewność, że w pewnym momencie, no z uwagi na jakiegoś raka na przykład, którego nie da się już wyleczyć, nie jest na przykład operowalny, stan zdrowia tej osoby tak się pogorszy, że nie będzie już mogła na przykład decydować yy, świadomie o swoim losie. Jeżeli ja żądam na, na przykład na piśmie pozbawienia mnie życia w takiej sytuacji, ale w związku z tym znanym mi już teraz w momencie żądania. Stanem rzeczy, jak najbardziej dopuszczam, że realizacja artykułu 150 i zabójstwo uprzywilejowane może wejść w grę. Natomiast, jeżeli to jest taki testament życia pisany na zasadzie, w razie wypadku proszę mnie nie ratować, zawsze ja mam taką wątpliwość. Pewnie można by przeanalizować jakieś badania, jeśli były robione. Nie śledziłem tego, ale to by nawet było ciekawe. Zobaczyć o czym myślały te osoby piszące ten testament życia. Intuicyjnie jestem w stanie sobie wyobrazić sytuację, w której testament, ten testament życia, powiedzmy, mówię to tak w uproszczeniu, żeby było wiadomo mniej więcej o co chodzi, jeżeli chodzi o kontekst. To jest pisane w wyobrażeniu tej osoby na jakąś kategorię sytuacji. Problem polega na tym, że w konkretnej sytuacji być może ta osoba, gdyby wiedziała, że to ją spotkało i na przykład nie jest już w stanie świadomie zdecydować, a rozstrzyga się kwestia tego, czy ratować jej życie, czy nie, nie mówimy akurat teraz na przykład koniecznie o, o odpowiedzialności lekarskiej, bo tutaj rządziłoby się to trochę innymi zasadami. Natomiast mówię też o odpowiedzialności karnej na przykład osób, które będą jako domownicy podlegali takiej odpowiedzialności. No, ja mam wątpliwość, czy można zawsze uznawać takie oświadczenie pro futuro, ale bardzo in za wiążące żądanie w rozumieniu artykułu 150. Miałbym co do tego poważne wątpliwości i raczej bym to akurat rozumiał wąsko jako rzeczywiste żądanie, ale związane z daną kategorią sytuacji, która jest uświadomiona sobie przeze mnie, przewidywana, przewidywalna również obiektywnie w momencie gdy formułuję to żądanie. Proszę państwa, ułożyłem też państwu to żądanie na takiej skali kreszento. Zobaczcie, że gdybyśmy mieli sobie różne formy oddziaływania perswazyjnego na drugą osobę zawarte w kodeksie karnym ułożyć w ramach takiej drabinki, no to gdzieś na dole jako coś najmniej perswazyjnego byłoby nawiązywanie kontaktu, to jest akurat znamie groomingu. Proponowanie komuś czegoś też jest to jedno ze znamion groomingu. Przez nakłanianie, no to już jest w ramach podżegania, mamy z nami nakłania, prawda? Jakieś perswazyjne oddziaływanie na drugą osobę. Potem się pojawia wydanie polecenia. Gdzieś tutaj bym umiejscowił nasze żądanie. Potem jest groźba i rozkaz. Rozkaz to jakieś takie, bo powiedzielibyśmy sobie, żądanie w sensie konwencjonalnym sformalizowane. Natomiast żądanie oczywiście nie musi przybrać postaci groźby, oczywiście może przybrać taką postać, ale nie musi. W każdym razie to żądanie musi być takim perswazyjnym oddziaływaniem na drugą osobę, że nie może być to jakieś proponowanie, rozmowa, jakieś nakłanianie tylko od kogoś. To musi być jednak coś, z czego wynika ta kategor kategoryczność osoby, która realnie żąda pozbawienia jej życia w danej sytuacji. Proszę Państwa, to problemy związane z zabójstwem automatycznym. Teraz, proszę Państwa, problem, który sobie przyjrzymy się jemu bliżej. Trochę inny typ czynu zabronionego, bo już nieuprzywilejowany typ zabójstwa, ale z przepis artykułu 151 kodeksu karnego, który mówi o tym, że ktoś na namową albo przez udzielenie pomocy doprowadza człowieka do targnięcia się na własne życie. Czyli współudział danej osoby w powodowaniu śmierci człowieka przez samego tego człowieka, czyli współudział w próbie samobójczej drugiej osoby. To jest artykuł 151 Kodeksu Karnego. Jest to typ skutkowy, zobaczcie Państwo, skutek jest specyficzny. Nie spowodowanie śmierci tej osoby, ale targnięcie się tej osoby na własne życie. Czyli nie musi dojść do Efektywnego spowodowania śmierci samobójcy, żebym odpowiadał za dokonany czyn zabroniony z artykułu 151 Kodeksu Karnego. Wystarczy targnięcie się na własne życie. Z tym przepisem związany jest problem, znowu, powiedzielibyśmy fundamentalny, raczej fundamentalny, pewien problem aksjologiczny problem legalności, nielegalności samobójstwa jako takiego. Zobaczcie państwo, to się wiąże z takim pytaniem dość zasadniczym. Czy w państwie demokratycznym może być karalne podżeganie lub pomoc do czegoś, co jest legalne, co nie jest bezprawne? No, bo jeżeli samobójstwo jest legalne, jeżeli mogę się legalnie pozbawić życia, no to jak uzasadnić kryminalizację pomocy albo nakłaniania do czynu, który jest legalny? Ciekawy kontekst związany z tym samym pytaniem się pojawił. Mianowicie, jakiś czas temu weszły takie propozycje, to nawet przybrało postać aktu obowiązującego prawnie, postać legislacyjną, mianowicie, mianowicie pracownicze plany kapitałowe. Czyli jakaś tam forma oszczędzania pieniędzy, żeby potem po przepracowaniu iluś lat można było sobie te pieniądze wybrać, jako moje własne pieniądze zaoszczędzone w czasie pracy zawodowej. Ale co było ciekawe, tam się pojawił przy tych przepisach przepis karny mówiący o tym, że jeżeli ktoś namawia kogoś albo do rezygnacji z tych pracowniczych planów kapitałowych, tak chyba to było ujęte. Jeżeli ktoś namawia do kogoś, czy do zawarcia tego, tej umowy, jakby czy do rezygnacji z tych pracowniczych planów kapitałowych, to jest w tym momencie nieistotne. W każdym razie, kto namawia kogoś, żeby jakoś zdecydował o tym, czy wejść w ten system, czy nie, ten podlega odpowiedzialności karnej. Ten namawiający. No i teraz zobaczcie Państwo, no to jest to samo pytanie. Przystąpienie albo nieprzystąpienie do pracowniczego planu kapitałowego ze strony pracownika. Dobrowolna decyzja pracownika. Legalnie mogę sobie zdecydować, czy przystąpię, czy nie. Ale namawianie mnie do tego, żebym na przykład przystąpił, albo nie, ma być czynem zakazanym. Trochę tak samo jest tutaj. To znaczy, namawianie kogoś do czynu legalnego w postaci samobójstwa jest czynem zakazanym prawnie. Jak to wyjaśnić? Jak to zracjonalizować, że taki przepis ma sens? W warunkach państwa demokratycznego. Jest jeszcze inne pytanie. No, zobaczcie Państwo, jeżeli zamobójca dopuszcza się czynu bezprawnego, gdybyśmy założyli, że jest to czyn bezprawny, atakuje dobro prawne w postaci życia swojego, jest to czyn bezprawny, no to czy przysługuje w takiej sytuacji obrona konieczna przeciwko bezprawnemu zamachowi kogoś na samego siebie? Kwestia życia jako dobra prawnego. To znaczy, ja bym. Uzasadnił byt tego przepisu w dwojaki sposób. Pierwszy sposób jest taki to, co już Państwu zarysowałem, zasygnalizowałem wcześniej, kwestia samobójstwa jako dobra prawnego. To znaczy, chodzi mi o to, że co innego jest decydować o swoim dobru prawnym i unicestwiać siebie w ramach samobójstwa, i to nie podlega takim ocenom na zasadzie. Z perspektywy systemu jest to czyn bezprawny. Musimy na zasadzie systemu interweniować jakoś, albo możemy interweniować jako coś, co jest zamachem bezprawnym na dobro prawne tej osoby, która na sobie przeprowadza zamach samobójczy. Bo co innego jestem ja jako żyjąca osoba, a co innego jest ktoś jako życie czyjeś, jako dobro prawne. Więc w tym rejonie, gdybyśmy tym tropem poszli, można by zracjonalizować ten przepis. Ten przepis mówiąc w ten sposób. Ok, samobójstwo jest legalne, tylko że co innego jest decydować o swoim życiu, a co innego jest towarzyszyć komuś, czy nawet aktywnie skłaniać go do tego, żeby pozbawił siebie życia. Bo z perspektywy tego sprawcy, który nakłania albo pomaga, to jest jednak dobro które w systemie domaga się jakiejś ochrony. Druga racjonalizacja. I to mi się wydaje, że też może być coś na rzeczy, coś, co powinniśmy realnie wziąć pod uwagę, gdy sobie rozmawiamy właśnie o tym typie czynu zabronionego, który mamy w tym artykule 151 kodeksu karnego. Otóż mi się wydaje, że można się w tym dopatrzyć czegoś na kształt kryminalizacji zastępczej. Mamy w kodeksie karnym takie przypadki. Że jest pewnego rodzaju kryminalizacja zastępcza, to znaczy, my chcemy chronić jakieś może nawet inne dobro prawne, albo chcemy jakąś inną sytuację uwzględnić, ale stosujemy przepis, który zakazuje nam pozornie innego jakiegoś zachowania, które na przykład zostaje podjęte na przedpolu tego zachowania właściwego. Kryminalizacja zastępcza polegająca na tym, że na przykład też łatwiej jest dowodowo wykazać. Że zostały spełnione znamiona tego typu, na zasadzie kryminalizacji zastępczej ustanowionego w kodeksie karnym, niż tego typu docelowego. Różnego rodzaju, na przykład przestępstwa związane z ochroną środowiska, mogą być takim przykładem kryminalizacji zastępczej, polegającej na tym, że zakazujemy, na przykład, w ogóle wylewanie jakichś odpadów, albo w ogóle produkowanie jakichś odpadów groźnych dla środowiska, no bo nie będziemy czekać. Aż ktoś aktywnie zatruje środowisko naturalne, chodzi nam o to dobroprawność, środowisko naturalne, ale interweniujemy wcześniej po to, żeby na etapie produkcji takich substancji, które z dużym prawdopodobieństwem zagrożą środowisku, już zainterweniować i ochronić środowisko naturalne przed degradacją, przed zniszczeniem. Natomiast drugi przykład to może być sytuacja zatrzymania pojazdu do kontroli. To, to znaczy, karania osoby, która nie zatrzymała pojazdu do kontroli drogowej jest takie nowe przestępstwo wprowadzone do kodeksu karnego. Przestępstwem jest niezatrzymanie zatrzymanie pojazdu do kontroli drogowej na sygnał wydany wyraźnie przez osobę kontrolującą. Też jakaś może forma kryminalizacji zastępczej, no bo dlaczego ten ktoś się nie zatrzymał? Może jest pijany, może jest jakimś przestępcą, który ucieka, który się ukrywa, może ma jakieś niebezpieczne narzędzia, materiały wybuchowe w bagażniku, więc. Może nie chodzi o to, że my nie daliśmy posłuchu władzy, chociaż, chociaż trochę tak to było racjonalizowane, gdy wchodziło w życie. Chodzi o coś głębszego. Kryminalizacja zastępcza polegająca na tym, że ktoś ma jakiś rzeczywiście powód, że tym samochodem ucieka z miejsca zdarzenia przed kontrolą drogową. I to jest pierwszy sposób mówienia sobie o jakby sensie artykułu 151, bo to nam się teraz przekłada na stricte już problematykę 151. Otóż proszę zobaczyć, czasami może być wątpliwość co do tego, czy to jest rzeczywista pomoc w samobójstwie. Czy to może nie jest przypadkiem zabójstwo eutanatyczne. Albo w ogóle, czy to nie jest zwykłe zabójstwo. To znaczy, potencjalnie jest jakaś przestrzeń do um, zamaskowania zabójstwa powołaniem się na to, że ja tylko pomagałem. Gdyby tego typu nie było w ogóle, to trochę jesteśmy w kropce, no bo albo wszystko, albo nic. Albo jesteś zabójcą, albo jesteś zabójcem fanatycznym, no bo zabiłeś na żądanie. Albo nie ma w ogóle odpowiedzialności karnej. Na przykład, gdybyśmy nie byli w stanie wykazać komuś, że ktoś rzeczywiście aktywnie kogoś pozbawił życia, czyli zabił na żądanie, tylko na przykład były to jakieś formy pomagania, wspierania, nie byłoby przepisu artykułu 151, no taki ktoś nie odpowiada karnie w ogóle. Więc być może również z tej perspektywy, żeby wyeliminować to ryzyko jakiegoś oszustwa, jakiegoś nadużycia. Że tak naprawdę to było zabójstwo, nawet czasami zabójstwo typu podstawowego, zwykłe zabójstwo człowieka, w jakiś sposób upozorowane na samobójstwo, w którym niby uczestniczyłem na zasadzie pomocy, właśnie po to jest 151, na zasadzie pewnej kryminalizacji zastępczej, żeby zapobiec takim nadużyciom, żeby taki ktoś no, w ostateczności mógł być ukarany, jako ktoś, kto ułatwiał drugiej osobie targnięcie się na własne życie. W ten sposób można wyjaśnić sens tego przepisu. Oczywiście jest kwestią zrozumiałą, że musi być osobny typ, no bo przepisy ogólne o podżeganiu albo o pomocnictwie nie załatwią nam sprawy, ponieważ no, samobójstwo nie jest czynem zabronionym w rozumieniu kodeksu karnego więc samobójca nie dopuszcza się czynu zabronionego w rozumieniu kodeksu karnego. W związku z tym nakłanianie kogoś do samobójstwa to nie jest 18 paragraf 2 w związku ze 148, jest to podżeganie do zabójstwa, ponieważ samobójca nie dopuszcza się zabójstwa w rozumieniu artykułu 148 paragraf 1. Proszę Państwa, Mowa analogicznie jak w artykule 18 paragraf 2, udzielenie pomocy, tak jak przy pomocnictwie, pamiętajcie Państwo, że przez zaniechanie tylko gwarant. To wynika z artykułu 18 paragraf 3, zdanie drugie. Kwestia strony podmiotowej wydaje mi się tak samo jak przy podżeganiu i pomocnictwie, więc podżeganie, czyli namowa do samobójstwa tylko z zamiarem bezpośrednim. Uwaga, słowo doprowadza do. Pojawia się też ta konstrukcja, doprowadza do targnięcia się na własne życie w innych przepisach kodeksu karnego, gdy mowa jest na przykład o tym, że z jakiegoś stanu bezprawnego, na przykład ze znęcania się wynika na zasadzie doprowadzenia do targnięcia się tej osoby na własne życie. Więc we wszystkich tych przypadkach wymagane jest wykazanie związku przyczynowo-skutkowego. No w tym przypadku między namową udzieleniem pomocy, a targnięciem się kogoś na własne życie. W tamtych sytuacjach, gdy mamy to targnięcie się na własne życie jako znamie kwalifikujące, również musimy wykazać związek przyczynowy, również związek normatywny na zasadzie obiektywnego przypisania skutku. Właśnie, żebyśmy wykazali, że to z tej czynności sprawczej, którą sprawca podjął, wynikało zagrożenie dla dobra prawnego innej osoby. Ona właśnie z tego powodu targnęła się na własne życie. I proszę Państwa, zgrupowałem Państwu w takiej zbiorczej tabelce. Zerknijcie sobie Państwo w wersji wideo na szczegóły tej tabelki. Właśnie porównanie pomocy w samobójstwie, nakłonienia do samobójstwa, a zabójstwa eutanatycznego, to macie Państwo w środkowej rubryce, i ewentualnie zabójstwa zwykłego. A problemu nieudzielenia pomocy z artykułu 162 Kodeksu Karnego, bo te sytuacje gdzieś tam w ramach interpretacji czy stosowania prawa mogą się na siebie nakładać, czy gdzieś tam się zazębiać. Przede wszystkim różnica między 151 a 150 jest taka, że ten samobójca musi targnąć się na własne życie sam. Czyli w 151 chodzi o to, że ja doprowadzam do sytuacji, że ktoś sam jest sprawcą tego ataku samobójczego na sobie samym. Przy zabójstwie wymagane jest zabijanie, a więc doprowadzenie do śmierci człowieka. A więc w takich sytuacjach, w których ja będę doprowadzał do śmierci człowieka, nie pozostawiając w zasadzie temu człowiekowi wyboru, na przykład Wstrzyknę do kroplówki, która jest już połączona z obiegiem, z krwioobiegiem ofiary, jakąś substancję trującą, no nie będzie to pomoc w samobójstwie, tylko będzie to aktywne powodowanie śmierci człowieka, co najwyżej odpowiedzialność za uprzywilejowane zabójstwo eutanatyczne. W przypadku 151 wymagamy doprowadzenia do targnięcia się, czyli sytuacja jest taka, że finalnie ktoś na samym sobie, jako sprawca, musi przeprowadzić ten atak. Ten zamach samobójczy. Więc, ym, więc, krótko mówiąc, ona nie będzie, ta osoba nie będzie zabijana przeze mnie. Ja jedynie, jako współuczestnik, namówię ją do tego, czyli byłam ten negatywny zamiar, albo udzielę jej jakiejś pomocy, yy, wsparcia na zasadzie czynności pobocznej, ale niezwiązanej z samą czynnością sprawczą, zabijania tej osoby w danym miejscu i czasie. I tutaj oczywiście też radykalnie bym odróżniał, akurat tu jest, to, tu jest to istotne, radykalnie bym odróżniał, jeżeli mówimy o pomocnictwie, koncepcję materialno-obiektywną i formalno-obiektywną współsprawstwa, to znaczy, albo ktoś zabija, w rozumieniu 151 w rozumieniu 150-148, przepraszam, albo ktoś zabija, w związku z tym jest sprawcą eutanatycznego lub zwykłego zabójstwa, albo ktoś jedynie ułatwia. Ale nie uczestniczy w tej czynności sprawczej zabijania, którą sprawca ataku samobójczego sam przeprowadza na swoich dobrach prawnych. To macie Państwo wyszczególnione w tabeli, którą, która jest załączona do nagrania w wersji wideo. Będziecie mogli Państwo zapoznać się również z tą tabelą w sposób szczegółowy. I proszę Państwa, na koniec tego naszego spotkania dzisiejszego chciałem Państwu zwrócić uwagę na problematykę. Powodowania śmierci. Dotychczas mówiliśmy o powodowaniu śmierci czynami umyślnymi, czy współudziale w śmierci drugiej osoby za sprawą czynów umyślnych, ale jeszcze chciałbym Państwu zwrócić uwagę na pewne problemy wynikające z nieumyślnego spowodowania śmierci. Artykuł 155 Kodeksu Karnego to jest coś, co, o czym sobie jeszcze teraz powiemy. Przepis, przepis jest krótki, zwięzły. Zobaczcie, mamy bardzo szeroką penalizację: ataków na życie człowieka, albo umyślnych ataków w ramach zabójstwa o którym sobie mówiliśmy albo ataków nieumyślnych w ramach artykułu 155 czyli można powiedzieć, zakres kryminalizacji jest tutaj zamknięty. I czyny umyślne, i czyny nieumyślne, niezależnie od strony podmiotowej, czy mam zamiar, czy nie, będę odpowiadał jakoś za spowodowanie śmierci człowieka, pod warunkiem, że spełnię przesłanki zawarte w poszczególnych przepisach typizujących, po to, żeby taka odpowiedzialność mogła zostać przesądzona na gruncie obowiązującego kodeksu karnego. W przypadku zabójstw jest trochę prościej uzasadnić kryminalizację, no bo zobaczcie Państwo, Zawsze jest to jakoś uzasadnione tym złym zamiarem. Ten zamiar spowodowania śmierci od razu nam przenosi tą społeczną szkodliwość czynu w jakieś rejestry znacznej społecznej szkodliwości. Po prostu możemy sobie spokojnie powiedzieć, że ten czyn zasługuje na kryminalizację, bo jest w sposób znacznie społeczny szkodliwy, szczególnie z uwagi na ten zły zamiar sprawcy, czy to bezpośredni, czy wynikowy. Przy nieumyślnym spowodowaniu śmierci tego nie ma. No, nieświadoma nieumyślność może nawet polegać na tym, że ja sobie nie zdaję sprawy, że właśnie w tym momencie pozbawiam kogoś życia. Gwarant, który miał opiekować się dzieckiem, dobrem prawnym na przykład, dzieckiem, nie zdaje sobie sprawy, zapomniał w ogóle o tym dziecku. Dziecku coś się dzieje na placu zabaw, nie uświadamiam sobie, że jest to niebezpieczeństwo. Nie da się oprzeć tej karygodności nieumyślnego spowodowania śmierci na złym zamiarze. Tak samo w przypadku typów kwalifikowanych przez następstwo, gdy mamy w ramach następstwa wymóg popełnienia, dokonania tego skutku, spowodowania tego skutku czynem nieumyślnym, też ta baza w większości przypadków jest umyślna. To znaczy, w tych przypadkach, w których ta baza, typ podstawowy będzie umyślny, jakoś nam prościej wytłumaczyć, dlaczego ta kryminalizacja następstwa powinna być wprowadzona. Bo z złego zachowania wynikającego z zamiaru wynika negatywne następstwo, na przykład artykuł 156 paragraf 3 kodeksu karnego. Jak uzasadnić odpowiedzialność za nieumyślne spowodowanie śmierci w tym ogólnym przepisie w artykule 155 kodeksu karnego? No to trzeba uzasadnić obiektywnymi właściwościami tego zdarzenia przede wszystkim. Czyli idziemy w stronę kryteriów obiektywnego przypisania skutku. Kryteria obiektywnego przypisania skutku Powinny nam pokazać, że ten czyn zasługuje na kryminalizację, że ten czyn zasługuje na karę, właśnie dlatego, że są spełnione te obiektywne kryteria przypisywalności tego następstwa. No więc, pamiętacie Państwo, naruszenie reguły postępowania z dobrem prawnym. Im bardziej rażące naruszenie reguły, tym większa podstawa dla odtworzenia społecznej szkodliwości tego czynu. Wymóg przewidywalności obiektywnej skutku. Skutek musi być obiektywnie przewidywalny. Nie za każde następstwo wysoce przypadkowe, którego obiektywnie nie dało się przewidzieć, będę odpowiadał, tylko za takie, które kojarzylibyśmy w praktyce życia z jakimś normalnym, niezaskakującym, codziennym następstwem danego rodzaju zachowania w danej kategorii sytuacji, w danych okolicznościach. Coś, co modelowy dobry obywatel. Osoba racjonalnie podchodząca do życia społecznego uznałaby za następstwo, które warto wkalkulować w swoje zachowanie, bo właśnie moje zachowanie rodzi jakieś ryzyko nieakceptowalne dla dobra prawnego. Czyli, zobaczcie Państwo, krótko mówiąc, przesłanki przypisywalności skutku, łącznie z tymi negatywnymi przesłankami na zasadzie włączenia się w zakres odpowiedzialności cudzej osoby, one nam w całości mają pokazać, że ten czyn jest sprawstwem skutku. W sytuacji, w której po stronie podmiotowej może być nic, może nie być tam nic, no bo będzie to na przykład nieświadoma nieumyślność, więc, więc zarzut popełnienia przestępstwa będzie się opierał na odtworzeniu obiektywnie nieostrożności sprawcy względem skutku, który był obiektywnie przewidywalny i do uniknięcia, a z perspektywy zarzutu winy, no ten zarzut winy będzie obejmował właśnie dopuszczenie się takiego nieumyślnego czynu. Z pewnymi zarzutami dotyczącymi również być może tego deficytu po stronie świadomości sprawcy, ale realna strona podmiotowa będzie w tej sytuacji niczym, będzie nieistniejąca w przypadku nieświadomej nieumyślności. Dlatego, proszę Państwa, i to jest coś, co w mojej ocenie jest bardzo ważne, żeby, żeby Państwo pamiętali o tym, gdy będzie gdziekolwiek w kodeksie karnym mowa o nieumyślnym spowodowaniu jakiegoś skutku. Zawsze wtedy pierwszą rolę, pierwszorzędne powinny być te kryteria obiektywnego przypisania skutku, które sobie odtwarzamy w oparciu o no, pewne przepisy części ogólnej kodeksu karnego, na przykład artykuł 9, paragraf 2 kodeksu karnego, albo pewne założenia dogmatyczne związane na przykład z kryteriami obiektywnego przypisania skutku, które są wyróżniane w doktrynie i coraz częściej się przenoszą, przekuwają się już na konkretne rozstrzygnięcia orzecznicze. To jest rozstrzygnięcie, które musi bazować na skrupulatnej analizie kryteriów obiektywnego przypisania skutku. I tak naprawdę, gdy mówimy o nieumyślnych spowodowaniach śmierci człowieka, nie tylko o tym przepisie ogólnym, ale na przykład też o artykule 177, gdy mowa o paragraf 2, gdy mowa o nieumyślnym spowodowaniu śmierci człowieka, jako efekcie wypadku komunikacyjnego, no to od tego, jak rozstrzygniemy sobie, jak skrupulatnie zbadamy, jak rzetelnie przeanalizujemy kryteria przypisywalności skutku, zależy w wielu przypadkach być albo nie być naszego sprawcy, który staje pod zarzutem odpowiedzialności karnej. I tu, proszę Państwa, gdybyście byli zainteresowani, to prześledzimy sobie te stany faktyczne bardziej szczegółowo na ćwiczeniach. Które będę dla Państwa prowadził, jeżeli mówimy o studentkach, studentach prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Spotkam się z Państwem na ćwiczeniach w tym zakresie. Gdybyście Państwo byli zainteresowani jakimiś kazusami, jak najbardziej możecie Państwo ze mną skontaktować się w taki sposób, który Państwu rzeczywiście zresztą za chwilę podam. Na ostatnim slajdzie możecie Państwo napisać maila, gdyby te zagadnienia jakoś bardziej Państwa zainteresowały. Takich pięć kazusów wybrałem dla Państwa i na kazusie. Wspólnego zażywania narkotyków na no, tym pierwszym, bo nie będzie już czasu, żeby wszystkie je omówić. Postaram się Państwu zilustrować, tak trochę też na zasadzie argumentacyjnej, że właśnie tego typu sprawy to jest kwestia wyważenia pewnych racji, wyważenia pewnych argumentów związanych ze specyfiką pewnej sytuacji faktycznej. Nie zawsze coś, co się wydaje nieumyślnym spowodowaniem śmierci, jest nim w rzeczywistości. Z perspektywy normatywnej, gdy będziemy sobie skrupulatnie badali kryteria przypisania skutku. Weźmy, proszę Państwa, ten kazus wspólnego zażywania narkotyków. Sytuacja faktyczna, wszystkie pięć, które tutaj dla Państwa wybrałem, to są sytuacje realne, gdzieś się przewinęły albo w orzecznictwie, albo w literaturze, czy to polskiej, czy zagranicznej. Zwróćcie Państwo uwagę, jaką tu mieliśmy sytuację. Jest dwóch narkomanów, dwie osoby. Zażywają wspólnie narkotyki. Tak to sobie zażywali zazwyczaj, że wykonywali u siebie na przemian y, tą iniekcję, po prostu ten, ten zastrzyk z daną substancją, y, wykonywali u siebie na przemian. Taki mieli modus operandi, powiedzmy, zażywania tych narkotyków. Osoba A wykonała u osoby B i u siebie samego zastrzyk podczas wspólnego zażywania heroiny. Obie zażywały heroinę w ten sposób, że na przemian dokonywali wzajemnej iniekcji. Osoba B umarła na skutek przedawkowania narkotyku przyjętego w tym zastrzyku. No, Osoba A spowodowała śmierć tej osoby B. No, gdyby nie podała jej tego narkotyku w zastrzyku, osoba B by przeżyła. Jest spowodowana śmierć, jest spowodowana śmierć. Związek przyczynowy jest oczywisty. No, można, da się przedawkować narkotyki, jak najbardziej jest jakaś przewidywalność ryzyka związanego z tym, że zażywanie narkotyków może grozić śmiercią. Zażywanie narkotyków jest nielegalne. Dwie osoby nielegalnie posiadają narkotyki, wzajemnie je zażywają, czyli dopuszczają się już samego w sobie czynu nielegalnego polegającego na posiadaniu narkotyków. Proszę państwa, jak ocenić tą sytuację z perspektywy odpowiedzialności karnej tego człowieka A tej osoby A? Która akurat w tym przypadku, w tej sytuacji wykonała ten zastrzyk u tego drugiego kompana, z którym wspólnie zażywała narkotyki. No, zbadajmy tą sytuację. Po pierwsze, te okoliczności są niebezpieczne, to znaczy, mamy sytuację ryzyka, w którą wchodzą obie te osoby. Zażywanie heroiny substancji groźnej dla zdrowia i życia jest nie tylko nielegalne, ale jest również niebezpieczne dla zdrowia i życia. Narkotyki same w sobie są nielegalne, więc jesteśmy w stanie już od samego początku świadomego wejścia obu tych osób w tą sytuację niebezpieczną. Jest zgoda na czynność ryzykowną po stronie osoby B, tej, która w tym momencie poddaje się temu zastrzykowi z heroiną. Czynność która jest ryzykowna. Jeżeli druga strona wyraża jakąś zgodę na to ryzyko, to jest coś, co w prawie karnym nazywamy samonarażeniem się na niebezpieczeństwo. I proszę Państwa, od razu, żeby była jasność. Nie mówimy o sytuacji, w której ktoś umyślnie chce komuś dać zastrzyk z heroiny i go zabić. Gdyby taka sytuacja zaistniała, nie mam wątpliwości, że oczywiście mamy do czynienia z umyślnym zabójstwem i pełna odpowiedzialność karna osoby, która to robi. To jest. Przypadkowo podanie zastrzyku, akurat tej osoby, przez tą osobę, w ramach pewnego zbiegu okoliczności. Akurat w tej sytuacji, w takiej konfiguracji zdarzenia, podawali sobie ten narkotyk. Brak zamiaru uśmiercenia, oczywiście. Nie ma zabójstwa. Możemy to rozpatrywać tylko w kategoriach nieumyślnego spowodowania śmierci. No jest jeszcze jeden ważny argument. Proszę zobaczyć. Jest taki argument stricte dogmatyczny. Wyszczególniłem tu Państwu go na slajdzie. W przypadku umyślnej pomocy do samobójstwa, mówiliśmy o tym, w przypadku umyślnej pomocy do samobójstwa jest osobny typ. Artykuł 151. W przypadku nieumyślnego przyczynienia się do spowodowania śmierci, nie mamy takiego odpowiednika 151, że jak ktoś chce się narazić sam, to ja mu nie mogę w tym pomagać. Okoliczności tego zdarzenia są dla wszystkich jasne. Obie osoby zdają sobie sprawę z ryzyka. Jeśli ktoś chce się samonarazić w takiej sytuacji, to ja mogę działać w tych okolicznościach. Te inne kazusy, które dla Państwa przygotowałem, też są związane na przykład z sytuacjami pewnego ryzyka sportowego. Ja się narażam na niebezpieczeństwo, druga osoba może działać. To nie jest tak, że mamy umówienie się na spowodowanie śmierci. No bo gdyby tak było, to mamy 150, 150 prawda, zabójstwo automatyczne. 151 umyślną pomoc w targnięciu się na własne życie. Albo zabójstwo zwykłe w ogóle. Tutaj tego nie ma. Nikt nie ma zamiaru uśmiercić drugiego kompana, z którym wspólnie zażywa narkotyki. Z ryzyka sobie zdają sprawę wszyscy. Odrębną sprawą, proszę państwa, jest odpowiedzialność karna za posiadanie narkotyków. To jest osobne przestępstwo, to jest niewątpliwe, to jest bezdyskusyjne, tego w ogóle nie analizujemy. Ale co innego jest przypisać komuś skutek na zasadzie odpowiedzialności karnej właśnie za to następstwo. Opisane w artykule 155 Kodeksu Karnego, które musi spełniać cechy yy, yy, sytuacji, którą da się obiektywnie przypisać temu sprawcy, jako coś, co jest jego dziełem, jako coś, co w danej sytuacji obciąża go, jako właśnie następstwo wynikające z mojego zachowania. Tego typu okoliczności, w których doszło do tej konkretnej śmierci, można powiedzieć, że były efektem takiego splotu okoliczności, w których każdy z tych zażywających narkotyki mógł no, albo, tak naprawdę, siebie pozbawić życia, sam robiąc sobie ten zastrzyk, albo pozbawić życia kogoś, robiąc mu ryzykowny zastrzyk. Albo y, y, odwrotnie, zupełnie to mogło zaistnieć, bo ten zastrzyk mógł zrobić w zupełnie innej konfiguracji ten drugi współczesnik zdarzenia. Im bardziej są ryzykowne okoliczności, ja bym przyjmował, zgodnie z interpretacją właśnie karnistyczną tej sytuacji, dogmatyczną, ja bym przyjmował, że tym, większe, tym większa waga jest dbania pokrzywdzonego o samego siebie. Nie mówimy, przypominam, o sytuacji umyślnych ataków na życie, o sytuacji, w której przedawkowanie jest pewne. Mówimy o sytuacji pewnej nieostrożności, pewnej pomyłki przy, można powiedzieć, dla tych osób czynności rutynowej. W takiej sytuacji, w mojej ocenie, ciekaw jestem Państwa zdania, ale w mojej ocenie, w takiej sytuacji nie ma podstaw, żeby, żeby ponosić jakąkolwiek odpowiedzialność karną za 155 za przestępstwo nieumyślnego spowodowania śmierci przez osobę, która przypadkowo, akurat w tej sytuacji, wykonała ten zastrzyk. Proszę Państwa, z moich obserwacji wynika, że technicznie. Dobrnęliśmy z sukcesem do końca wykładu, aczkolwiek wszystko się okaże, nie miałem tu żadnych telefonów, więc mam nadzieję, że było mnie słychać i widać. Mam nadzieję, że w miarę znośnie technicznie przedstawiłem Państwu zagadnienia związane ze spowodowaniem śmierci człowieka. Bardzo mi było przyjemnie się z Państwem spotkać na tym wykładzie z części szczególnej prawa karnego. To nie jest nasze ostatnie spotkanie. Poprowadzę dla Państwa również drugi wykład, na którym sobie będziemy kontynuować. Te kwestie związane z przestępstwami przeciwko życiu i zdrowiu. Już teraz Państwu proponuję, gdyby ktoś z Państwa chciał skontaktować się w jakichś sprawach związanych z tematyką dzisiejszego albo przyszłego wykładu, jak najbardziej możecie Państwo pisać do mnie na mój adres uniwersytecki. Dla studentek i studentów prawa, oczywiście otwarte dyżury, zarówno na uczelni stacjonarne, dopóki jeszcze ewentualnie mamy możliwość spotykania się. Przestrzeni publicznej z uwagi na koronawirusa, również przez Teamsa, ewentualnie kontakt przez portale społecznościowe na moich kanałach. Do tego Państwa zachęcam, gdyby jakieś zagadnienia wydały się Państwu kontrowersyjne lub widzieliście Państwo potrzeby do pytania o różne kwestie. Gdyby pojawiły się w międzyczasie jakieś pytania, będę również na nie odpowiadał, być może na kolejnym wykładzie. Bardzo Państwu serdecznie dziękuję za to nasze spotkanie. Z moich obserwacji wynika, że też. Wydajność baterii mojego systemu z mikrofonem dobiega powoli końca, więc optymalnie zakończyliśmy ten wykład w taki sposób, że bardzo mi miło było spotkać się z Państwem na tym bardzo przedłużonym, niestety, ale mam nadzieję, że owocnym spotkaniu z przestępstwami przeciwko życiu i zdrowiu. Ja się z Państwem żegnam teraz i zapraszam na kolejne wykłady zarówno. Zarówno z przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu, jak również z innej problematyki, która będzie omawiana w przyszłości przez pozostałe osoby prowadzące ten wykład. Nie wiem, kiedy Państwo słuchacie naszego dzisiejszego spotkania. Jeżeli w ciągu dnia, to życzę Państwu miłego dnia. Jeżeli wieczorem, tak jak teraz na żywo, to życzę Państwu miłego wieczoru. Dziękuję bardzo i do zobaczenia.